Polskie Radio Białystok. Kto wygrywa? Kto? Kto? No i już wszystko jest jasne. Powiedziałem, że tutaj publika ładnie krzyczy, kto wygra mecz. Tych kibiców jest około 4000 osób i to jest dla mnie naprawdę spory, spory zawód. Oczywiście ograniczona liczba miejsc dostępna w tym meczu, 1/4 stadionu, tak jak na każdym innym w Ekstraklasie. I to by było 5,5 tysiąca biletów do sprzedaży i około 1,5 tysiąca się nie sprzedało, więc tak bym powiedział, duch w narodzie ginie. Nawet Legia, która przyjeżdża do Białegostoku na mecz, już nie ściąga kompletu publiczności i to takiego kompletu, 1/4 kompletu byśmy powiedzieli. No ale dobra, nad tym się będziemy zastanawiać później. Mecz się rozpoczął. Sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka to spotkanie przybył i rozpoczął. To zaczniemy szybko od składów. No w Legii plaga kontuzji. Nie przyjechali do Białegostoku. Może najpierw o tych, którzy nie przyjechali. Marko Weszowicz, zerwane więzadło. 8 miesięcy przerwy. Jose Kante, 6 tygodni. Wamara Sanogo, z pół roku przerwy. Arvydas Asnowikowa, znowu kontuzjowany. A dzisiaj jeszcze dodatkowo na rozgrzewce kontuzji nabawił się ich właściwie tak naprawdę jedyny napastnik, Tomasz Pekhart. I Walerian Gwilia, który miał ten mecz rozpocząć na ławce rezerwowych, wszedł do składu drużyny Aleksandra Wukowicza. Oprócz Gwili w zespole ze stolicy w bramce Radosław Majecki, a dalej Paweł Stolarski, Mateusz Wieteska, Igor Lewczuk, Michał Karbownik, Domagoj Antolicz, Bartosz Slisz, Paweł Wszołek, Lukiniarz i Mateusz Cholewiak. A Jagiellonia Białystok bardzo w podobnym składzie, jak w wygranym ostatnio meczu w Krakowie. Blok defensywny bez zmian, w bramce Damian Węglarz, na środku obrony Bogdan Cyru i Iwan Runie, na prawej stronie Andrzej Kadlec, na lewej Jakub Wójcicki, w środku powracający po kartkach Ariel Borysiuk, a wraz z nim Taras Romańczuk, przed nimi Martin Pospisil, na skrzydłach Maciej Makuszewski i Bartosz Bida. I z przodu Jakow Pulicz. Jagiellonia pod polem karnym Legii, Kadlec w pole karne, Bida przyjął do Cyru, Cyru w polu karnym, uderzy Romańczuk lewą nogą, odbita piłka od nogi kapitana Legii Mateusza Wieteski. I tak patrzę, kto to napastnikiem tutaj jest w Legii dzisiaj. Pod nieobecność, jak mówiłem, kontuzjowanego na rozgrzewce Tomasza Pekharta, wygląda na to, że tym najbardziej wysuniętym graczem drużyny z Warszawy jest Mateusz Cholewiak. Dobra forma tego piłkarza w ostatnich tygodniach, bardzo dobra też Waleriana Gwili. Ja troszeczkę się zdziwiłem, że on dzisiaj powinien ten mecz rozpocząć na ławce rezerwowych, bo strzelił ostatnio 2 gole w wygranym 2-0 meczu ze Śląskiem Wrocław w ostatnią niedzielę. No ale taki plan miał na ten mecz bez Gwili od początku trener Wukowicz, ale jak się Pekhart nabawił urazu na rozgrzewce, to Gruzin wszedł do składu. Jagiellonia na połowie rywali. Lewa strona boiska. Tam Wójcicki podciąga pod szesnastkę, atakowany przez Wszołka, wypchnięty do środka do Pospisila. Pospisil z Bidą, wymiana podań. Bartek faulowany. Sędzia puszcza grę jednak. Nie było faulu i rywale z Warszawy od środka. Antolicz do własnych obrońców, do kapitana, do Mateusza Wieteski. Tak notabene Mateusz Wieteska kilka sezonów temu tutaj zapewnił Jagiellonii zwycięstwo 1-0, wstrzelił bramkę samobójczą. W ogóle te ostatnie mecze Jagiellonii z Legią w Białymstoku, no nie można powiedzieć, żeby to były hity. Z dużej chmury mały deszcz, najczęściej tak to bywa. Ostatnich 6 meczów to aż 3 remisy 0-0, 1 remis 1-1 i 2 skromne zwycięstwa Jagiellonii po 1-0. Wspomniany gol Wieteski samobójczy, jedno z tych spotkań nam rozstrzygnął na naszą korzyść. A był też taki mecz z 2 lata temu, kiedy to, może już 3, kiedy to w końcówce meczu zwycięską bramkę dla Jagiellonii pięknym strzałem z pola karnego zdobył Fiodor Czernych. No a ostatni raz w ogóle Legia wygrała w Białymstoku w listopadzie 2016 roku, ale wtedy dosłownie zmiotła Jagiellonię tutaj w Białymstoku. Bez cienia wątpliwości, kto tam był lepszy. Legia wygrała 4-1, ale wtedy bramki dla stołecznego zespołu zdobywali m.in. Wadiso Dzidziałfo, czy Michał Kucharczyk, czy też Aleksandra Pryjowicz, zawodników, których już nie ma w Warszawie. Jest za to zdobywca honorowego gola w tamtym meczu dla Jagiellonii kapitan naszej drużyny Taras Romańczuk. 4. minuta gry. Legia wyrzuca piłkę z prawej strony boiska, z okolic naszego pola karnego. Paweł Stolarski wziął piłkę w ręce, jak mówiłem, kibiców około 4000 na stadionie. Ultra zapełniona, no tak sobie powiedzmy w może 1/3, ale słychać dobrze, doping się niesie spod tych trybun stadionu przy Słonecznej w Białymstoku. Dobra, bardzo wręcz dobra akustyka białostockiego obiektu. Nawet niewielka liczba kibiców robi naprawdę bardzo fajny hałas. Legia na naszej połowie, Jagiellonia cofnięta teraz całą drużyną. Wieteska rozgrywa w lewą stronę do Karbownika, Karbownik do Lukiniarza. Wymiana podań między tymi dwoma zawodnikami, ale mieszał się w to wszystko dobrze Kadlec. Niestety popełnił błąd, ale ten błąd też naprawił. Jest Romańczuk, wybija piłkę na środek w kierunku walczącego tutaj Pulicza. Pulicz przepcha
spotkał się z Wieteską i ruszył, ale jest sam. Teraz zagra wszerz boiska do Bidy. Bida, już 6-7 legionistów wróciło. Antolicz Bidy atakuje, ten zagra do Wójcickiego, lewa strona pola karnego, Wójcicki w pole karne. Bida, Pospisil, o jakież to było! Piękne uderzenie i niecelne, kapitalna akcja Jagiellonii. Przymierzył zewnętrzniakiem prawą nogą Martin Pospisil. Miał mnóstwo miejsca, mnóstwo czasu. To taki 11 metr, rzut karny byśmy powiedzieli. Ta piłka nawet stała na tym 11 czy 12 metrze, aż złapał się Pospa za głowę. Dlaczego nie pasóweczką po ziemi, po murawie, w lewy, prawy słupek? On chciał zerwać pajęczynę z bramki Radosława Majeckiego. Ależ to była wymarzona sytuacja dla Jagiellonii Białystok, żeby wyjść na prowadzenie. Naprawdę ma czego żałować i Martin Pospisil, i cała Jagiellonia, i jej fani. No bo to była 5. minuta gry. Jaga mogła wyjść na prowadzenie. 100% sytuacja Pospy, ale za bardzo kombinował. Chciał zbyt pięknie to zrobić w okienku bramki rywali. Trzeba było inaczej, no ale tego nie będziemy już, że tak powiem, rozpamiętywać, bo to się stało, to się już nie odstanie. Dobra akcja Pulicza, Bidy i ten strzał Pospisila. Jagiellonia znowu szybko piłkę odbiera rywalom, też tracimy ją dość szybko. Tutaj młody Bartosz Slisz, zawodnik pozyskany przed tym sezonem z Zagłębia Lubin, ten młodziutki Michał Karbownik, odkrycie tego sezonu w ogóle w Legii Warszawa, piłkarz, o którym się mówi, że niedługo pójdzie za naprawdę duże pieniądze do zagranicznej ligi. No brawo, takich chłopaków ogląda się naprawdę z wielką, wielką radością, niezależnie od tego, czy grają w Jagiellonii, czy też w Legii Warszawa, albo w innym polskim klubie. Życzymy temu chłopakowi jak najlepiej. Ma chłopak ciąg na bramkę, jest obrońcą lewym, ale ta lewa noga doskonale usposobiona technicznie, potrafi sklepać tutaj z kolegami z innych pozycji na boisku. Oczywiście nie życzymy mu, żeby tutaj zaraz jakieś piękne bramki strzelał w Białymstoku, ale po meczu w Białymstoku jak najbardziej niech zdobywa swoje bramki i asysty w kolejnych spotkaniach. Jagiellonia oddała piłkę niejako za darmo. Były gracz warszawskiej Legii w barwach Jagiellonii, dzisiaj Ariel Borysiuk. Nie wiem dlaczego kopnął piłkę z własnej połowy aż za linię końcową na połowie Legii Warszawa. No i w zieloniutkim, jasnym stroju Radosław Majecki. Też chłopak, przed którym duża kariera piłkarska i pewnie duże pieniądze dla Legii Warszawa za tego zawodnika w niedługim czasie. No on właśnie piłkę wybił. Jego vis-a-vis, czyli Damian Węglarz, dzisiaj w stroju czarnym. Jagiellonia oczywiście na żółto i czerwono, Legia też swoje tradycyjne białe stroje. Gwilia na środku z Antoliczem, wymiana podań ze Sliszem, już zbliżają się do pola karnego, lewa strona, jest Lukiniarz, drybluje Kadleca, przełożył piłkę na prawą nogę, przed pole karne do Gwili, Gwilia dziubnął w kierunku właściwie nie wiem kogo, spodziewał się, że być może wbiegnie tam Slisz, może Lukiniarz, może Cholewiak, ale to zagranie Gruzina było... No po prostu dobrze pomyślane, ale też nikt nie zrozumiał jego intencji outbramkowej. Jagiellonia rozpoczyna grę od własnej bramki. Jagiellonia, która ma piłkę w 16, no i teraz gra do lewej strony. Tutaj jest Romańczuk do Pospisila, Pospisil gra z kolei do środka do Cyru, Cyru do Iwana Runie, no i... Iwan wznawia grę zagraniem do przodu, do swego rodaka Pulicza. Przejęli to rywale. Igor Lewczuk konkretnie do Majeckiego. Ten oczywiście nie może łapać. Wybił piłkę od razu na środek boiska. Tutaj wygrywa pojedynek główkowy z Antoliczem Borysiuk, ale piłka strącona do Karbownika. Karbownik ma z lewej strony Lukiniasza i do niego zagrywa. Często się piłkarze wymieniają piłkami właśnie. I teraz zagranie w pole karne do Cholewiaka, ale dobra interwencja po pierwsze Węglarza, który był szybszy przy piłce. W ogóle tę piłkę przepuścił za linię końcową, a jeszcze sędzia asystent podniósł chorągiewkę, więc Jarosław Krzybuł zasygnalizował, że będzie aut bramkowy, nie, spalony, że będzie po prostu spalony i piłka dla drużyny z Białegostoku od rzutu wolnego pośredniego z własnego pola karnego. Krótko zagrana piłka do boku, do Bogdana Cyru i tutaj Jagiellończycy znowu budują tę akcję atakiem pozycyjnym od własnego pola karnego. Wszerz od lewej, tak do prawej, teraz piłka znowu w lewą stronę do Romańczuka, ten do środka do Bogdana Cyru, Rumun w prawą stronę do Iwana Runie, ale pogonił gaz za linię boczną boiska. Niedokładne to podanie, przeprasza Bogdan teraz chorwackiego kolegę ze środka obrony Jagiellonii Białystok, no i Jagiellończycy będą musieli teraz znowu bronić się, bo Legia ma piłkę na naszej połowie. I rzut z autu, znowu jest Lukiniarz, znowu jest Slisz, jest Gwilia, zagrywa na własną połowę do
Wieteski. Wieteska z kolei w sześć boiska króciutko do Lewczuka. Lewczuk gotowy, żeby zagrać w prawą stronę do Stolarskiego. Stolarski po linii do Wszołka. Wszołek i biegnący z nim walczący o pozycję Kuba Wójcicki. Kapitalny wślizg Bogdana Cyru. Poda Sakurowa Wójcickiego. I jeszcze tę piłkę Bogdan sam z przed linii bocznej wygarnął. Rywale oddają nam. My oddajemy rywalom. Gwilia. Przed pole karne. Gwilia. Trzeba uważać. Gwilia przekłada piłkę na lewą stronę. Ale Bogdan Cyru wślizgiem znowu piłkę zabiera. Rywale chcą ręki przed polem karnym. Sędzia pokazuje nic. Tej ręki nie będzie. Jest akcja Jagiellonii. Jest Makuszewski. Do środka do Pospisila. Ten do Borysiuka. No zatrzymali nas legioniści na naszej połowie. Szybkiego ataku nie będzie. Będzie znowu próba budowy ataku pozycyjnego. Kadlec z prawej strony. Do środka do Borysiuka. Borysiuk do koła środkowego do Pospisila. Ale Legia bardzo wysoko wychodzi. Wreszcie wyszliśmy z własnej połowy. Jest Wójcicki. Napędza akcję lewą stroną. Ma bidę, ale obrócił się znowu do środka i podał do linii środkowej, w kierunku linii środkowej do Pospisila. Ten do Romańczuka. Dużo wymieniałem podań. Znowu jest Borysiuk. Przed pole karne do Pulicza. Ten z pierwszej do Pospisila. Pospisil mądrze rozciągnął grę w prawą stronę. Tutaj jest Makuszewski. Ależ to podanie. Maki źle to ocenił. Puścił piłkę w kozioł. Bije brawo. Faktycznie to nie była wina Pospisila, który zagrywał, tylko błąd w ocenie. Jak piłka się odbije. Odbiła się w kozioł. Poszła nad nie za wysokim przecież graczem Jagiellonii Białystok, Maciem Makuszewskim. No i aut dla Legii zamiast dla fajnej akcji dla nas. I Jagiellonia znowu mam teraz sytuację taką o to, że legioniści rozpędzają się prawą stroną boiska. Jest Stolarski pod naszym polem karnym. Zagrał w prawo do Wszołka. Prawa strona naszej szesnastki. Wszołek kontra Wójcicki. Wszołek do końcowej linii. Piękny wślizg czysty i zabrana piłka i utrzymana piłka pod naszymi nogami Wójcickiego. Do Bidy. Bida na środek boiska do Pulicza. Pulicz do kogo? Pulicz piłki nie przyjął. Będzie aut dla Jagiellonii Białystok. Więc Jagiellończycy będą znowu bronić się, ale daleko od własnego pola karnego. Legioniści zagrali tutaj na własną połowę. Zagrywają do Antolicza. Tak przy okazji zawsze tutaj pozdrawiam pewnych kibiców. No, bardzo często proszą mnie o to, więc jeszcze raz, ten ostatni raz spełnię tę prośbę. Kibice, którzy słuchają nas w miejscowości Klewianka, trzymajcie się ciepło, trzymajcie kciuki za Jagiellonię. Jesteście z Jagiellonią, my jesteśmy z wami dzięki radiowym łączom. Kibicujemy Jagiellonii. 12 minuta gry, 0-0. Cały czas na stadionie przy ulicy Słonecznej. W dzisiejszym pierwszym meczu Lechia Gdańsk pokonała Piasta Gliwice 1-0 po bramce Flavio Paixão z rzutu karnego, spalony pod naszym polem karnym legionistów. No i w związku z tym Lechia wyprzedziła w tym momencie Jagiellonię Białystok. Jagiellonia jest szósta, ma 47 punktów, Lechia 49, ale gdyby Jaga pokonała Legię, miałaby tych punktów 50 i przynajmniej do jutra byłaby na czwartym miejscu w tabeli, dlatego że Śląsk ma tych punktów też 49, ale drużyna z Wrocławia zagra jutro jeszcze z Krakowią, a w toczącym się równolegle tutaj meczu dzisiaj jeszcze Lech Poznań gra z Pogonią Szczecin. Za chwilę pewnie podam Państwu, jak to się tam przedstawia. Wynik w tym spotkaniu na Bułgarskiej. W Poznaniu gra Lech faworyzowany z Pogonią Szczecin. Prawdopodobnie jeśli wygra, będzie wiceliderem tabeli. Tak to się może wydarzyć. Piast, gdyby tutaj Legia odpukać wygrała to spotkanie, traciłby do drużyny ze stolicy już 13 punktów, więc o żadnym nawet teoretycznym mistrzostwie Polski dla Piasta być mowy nie może. Powtórka z poprzedniego sezonu jest niemożliwa. Jagiellończycy na własnej połowie. Coś tutaj Jacek Dąbrowski mi tutaj notuje. Nowy kibic Wojtek Krawczyk. Kirejczyk. Skąd? Z wnukiem Aleksandrem. Gdzie jest? Przed odbiornikiem. No to oczywiście, pozdrawiamy kolegę Wojtka Kirejczyka. Mogłeś, Jacek, podejść, powiedzieć w mikrofon, a nie pisać. Mogłeś podejść, podejść w mikrofon, żeby pozdrowić albo tak sam. Jest, tak proszę jest, bardzo. Tak. Chcesz, Jacku, nowy kibic przekazał mi wiadomość, że słucha z wnukiem Aleksandrem. Wnuk ma może niecały rok, także... To bardziej pewnie pan Wojtek słucha wnuka, który tam kwili, a nie transmisji. Dziękujemy. Dzięki. Także trzymajcie się również ciepło. Nowi kibice i starzy kibice także. Jagiellonia w 14 minucie gry ma aut po prawej stronie boiska. Kadlec czeka, komu by tę piłkę tutaj wyrzucić. Pokazał się Pospisil do Kadleca z powrotem pod linię końcową. Andrzej wywalczył rzut rożny. Nie, pokazuje sędzia asystent, że jednak po kopnięciu piłki przez Kadleca ta odbiła się na pewno od nogi Lukiniasza, ale sędzia asystent pokazał, że jednak jeszcze rykoszet był po nodze naszego słowackiego obrońcy. No i w związku z tym to Legia będzie wznawiać grę wybiciem piłki
sprzed własnej bramki, konkretnie zrobi to Radosław Majecki. No i on tak właśnie tę piłkę ustawił na piątym metrze. Wygania swoich kolegów w kierunku linii środkowej boiska. Czterech legionistów, trzech legionistów na połowie Jagiellonii. Pozostali skupieni przy linii środkowej, ale na własnej połowie o górną piłkę. Tutaj pojedynek Cholewiak wygrał z Romańczukiem, ale po głowie Mateusza Cholewiaka piłka trafiła w ręce Damiana, a właściwie pod nogi Damiana Węglarza. W Poznaniu mecz trwa. Tam po 13 minutach Lech remisuje z Pogonią Szczecin. 0-0. Jak mówiłem, jeśli Lech zwycięży w tym meczu, będzie miał pozycję wicelidera tabeli, no ale strata do Legii, to w zależności też od tego, jakim wynikiem tu się mecz zakończy, będzie tak czy tak inaczej duża. Legia śmiało zmierza po tytuł mistrza Polski, no a my walczymy cały czas o podium i próbujemy teraz rozpocząć akcję ze środka. Bogdan Syru, środkowy obrońca, już jest pod polem karnym drużyny z Warszawy, do Romańczuka. Ten z dystansu lewą nogą, no, nad poprzeczką, obok spojenia słupka z poprzeczką. Brawa kibiców z Białegostoku za decyzję, za też pomysł na skończenie tej akcji, ale powiedzmy sobie szczerze, to nie było dobre wykończenie w wykonaniu naszego kapitana Tarasa Romańczuka. Znowu piłkę będą wybijać gracze z Warszawy, konkretnie ten jeden grający z numerem jeden właśnie, Radosław Majecki. Wezwał jeszcze do siebie na rozmowę Jarosław Przybył, kapitana Legii Warszawa, czyli pan sędzia kapitana Legii Warszawa Mateusza Wieteskę. Nie wiem, czy to on poturbował w poprzedniej akcji na środku boiska Macieja Makuszewskiego. Taka drobna reprymenda, czy może jakieś inne uwagi, to nieważne. W każdym razie gra się toczy, piłka znowu na środku boiska. Karbownik do Antolicza, Antolicz przed własne pole karne do Majeckiego, ten atakowany przez Pulicza. Majecki kopnął piłkę w aut i to na skutek tego pressingu naszego chorwackiego napastnika. Spoglądam na trenerów obu drużyn w czarnym dresie z napisem Legia Warszawa, Legia i sponsorem drużyny Aleksandra Wukowicz. Co ciekawe, nie w dresie klubowym, a w szarym golfie, w takiej szarej bluzie, w szarych spodniach i w sportowym obuwiu nasz trener, jak jest trener Bułgar Iwajło Petew. Wukowicz chodzi trochę poirytowany, Petew stoi na razie spokojnie, a Jagiellonia rozgrywa kolejną akcję po rzucie z autu. Makuszewski do środka do Romańczuka. Romańczuk rozciągnął w prawą stronę do Kadleca. Kadlec ma przy sobie Lukiniasza i zatrzymał tę akcję Brazylijczyk Legii Warszawa. Znowu musieliśmy wycofać na własną połowę. Runie Bogdan Syru. Bogdan już gra bez maski. Przypomnę, on kilka tygodni temu w Łodzi doznał złamania nosa, nie w Łodzi, a w Krakowie. 3,5 tygodnia temu tam Holender Van Amersfoort wystawił łokieć, Bogdan na ten łokieć się nadział, złamany nos, kilka meczów w maseczce, ale dzisiaj już, tak powiedziałbym, niehigienicznie, bez maseczki. Jagiellonia pod polem karnym rywali, leży Romańczuk na boisku, ale sędzia nie przerywa gry, dlatego że Makuszewski przy polu karnym tańczy z piłką, wypchnięty przed szesnastkę, jest tu Borysiuk, uderzenie lewą nogą, po raz kolejny niecelne i żółta kartka dla chyba Bartosza Slisza, tak? Nie podszedł Slisz do sędziego, który wezwał go, ten krzyk rozpaczy, bólu Tarasa Romańczuka wywołany właśnie ostrym wejściem Bartosza Slisza i za to sędzia Jarosław Przybył pokazał defensywnemu pomocnikowi drużyny z Warszawy żółtą kartkę, a jeszcze będzie rzut rożny, jak się okazało, bo ten strzał zza pola karnego lewą nogą Ariela Borysiuka był blokowany, po rykoszecie piłka wyszła za linię końcową, no więc Jagiellonia w 18 minucie gry ma rzut rożny po prawej ręce Radosława Majeckiego, piłka dochodząca do bramki, na środek, gol czy nie? Nie, jak niewiele zabrakło, głową tam był przy piłce Taras Romańczuk, potem ta piłka przez niego nie była dobrze trafiona, spadła pod nogi Bogdana Cyru, chyba Bogdana Cyru, ale Bogdan się nie zorientował. No i w tej sytuacji można było zdobyć bramkę, ale brak dokładności, brak precyzji, a może ta piłka była trochę za wysoka dla Tarasa, a potem spadła pod nogi jednego z naszych graczy, który nawet nie oddał strzału, więc aut bramkowy po raz kolejny dla warszawskiej Legii. W 19 minucie tym razem Majecki znowu wygonił swoich kolegów z drużyny. Piłkarzy w białych strojach na środek boiska i znowu walka o górną piłkę. Cholewiak przegrywa tym razem z Romańczukiem, ale piłka trafia pod nogi Wieteski. Wieteska do bramkarza. Atakuje Majeckiego nasz Makuszewski. Wybicie piłki na naszą połowę bramkarza z Warszawy na głowę Iwana Runie. Ten niestety do Gwili. Gwilia do Lukiniasza. Lukiniaszowi trochę piłka uciekła do linii bocznej boiska. Znowu podał przed pole karne do Gwili. Gwilia wymiana podań ze Sliszem. Na środku naszej połowy są legioniści. Rozciągnął grę Gwilia w prawą stronę do Stolarskiego. Ten drąży go pola karnego po prawej stronie boiska. No i teraz kompletne nieporozumienie właściwie Stolarskiego.
trudno powiedzieć, do kogo on chciał zagrywać. Ta piłka bardzo mocno zagrana. Z 16 metra do linii końcowej tam nie było szans, żeby ktokolwiek do niej wystartował. Nawet nie to, że dobiegł ani Gwili, ani tym bardziej Cholewiak. No i Legia straciła szansę na swoją dogodną sytuację. Tak podsumowując te 19 minut dokładnie, które teraz za nami, trzeba powiedzieć, że Jagiellonia jest drużyną ciuteczkę lepszą. Legia na razie no, nie prezentuje nic specjalnego. Nie jest to drużyna, której należałoby się tutaj bardzo bać. Jagiellonia kilka sytuacji już sobie stworzyła. Ta najlepsza, zmarnowana w 5 minucie niecelnym strzałem przez Martina Pospisila. Właściwie setka zmarnowana przez Czecha. Potem te strzały, czy Tarasa Romańczuka, czy też znowu Borysiuka blokowany. Jagiellonia próbuje tam cały czas niepokoić bramkarza Legii Warszawa. Legia na razie nam nie zagraża i teraz po raz kolejny traci piłkę w kierunku własnego pola karnego, bieg, żeby ratować przed autem. Domagał Jantolić, chorwacki defensywny pomocnik Legii, ale gonił, nie dogonił na połowie drużyny z Warszawy. Mamy na połowie ich połowy aut dla Jagiellonii Białystok. Piłkę wyrzuca Kuba Wójcicki, trochę ruchu pod linią pola karnego. Okazał się do gry Jakub Purić do Wójcickiego. Wójcicki wypychany przez rywali do środka, do Borysiuka. Borysiuk na środkową linię do Iwana Runie. Iwan rozciągnął momentalnie w prawą stronę. I tutaj Kadlec toczy pojedynek z Lukiniaszem. Zagrali na klepę z Makuszewskim. Tak, Makuszewski w polu karnym. Makuszewski do linii końcowej. Mocno trochę zagrał, a i szkoda, uciekła mu piłka. Już nie mógł tego skontrolować. Już nie mógł szukać napastnika w polu karnym. Ani Bida, ani Jakowa Policza, ale był tam jeszcze obrońca Legii Warszawa. Piękna akcja Jagiellonii. Dwójkowa Kadleca z Makuszewskim. Zabrakło troszkę Maćkowi przy tym przyjęciu piłki i precyzji. Uciekła mu do linii końcowej, ale przynajmniej wywalczył w tej sytuacji rzut rożny. Jagiellonia ma przewagę. Nie może dominuje na boisku, ale ma przewagę. Kolejny stały fragment gry. Kolejne niebezpieczeństwo, kolejne zagrożenie dla Legii Warszawa w ich polu karnym. I tym razem po drugiej stronie boiska Pospisil piłką będzie odkręcał piłkę prawą nogą bramki Legii. Jesteśmy w polu karnym. Któryś tam z legionistów wybija daleko za szesnastkę. Kadlec to próbuje wbić z powrotem w pole karne, ale rywale wychodzą z kontrą. No i teraz musi Bida gonić Karbownika i go dogonił i tę piłkę wybił na aut. A więc zatrzymaliśmy próbę kontrataku warszawskiej Legii. Tam nie było wprawdzie wielu graczy z Warszawy na naszej połowie, ale sam Karbownik mógłby narobić jakieś tam biedy, ale Bartosz Bida nie dał mu takiej możliwości. Teraz Karbownik faulowany przez Martina Pospisila w okolicach pola karnego. Jagiellonii Białystok, no to takie okolice troszkę dalsze bym powiedział, bo od narożnika prawego pola karnego Jagiellonii Białystok to będzie dobrych 20 metrów. Właściwie piłka jest 3-4 metry od linii bocznej boiska, więc krótki rozbieg domagają Antolicza. Już on ten rozbieg bierze zza linii bocznej boiska. Wiadomo, że to nie będzie strzał. Kątostry do bramki daleko, ale mamy raz, dwa, trzech, czterech, pięciu, sześciu aż legionistów w okolicach pola karnego Jagiellonii. Antolicz będzie piłkę dokręcał. Nie, krótko zagrał do Lukiniasza. Przy nim Bida. Co z tego wyjdzie? Przed pole karne zagrane. Do Karbownika. Karbownik właściwie do tego samego miejsca, co wcześniej do Antolicza. I już zatrzymana ta akcja. Już nie ma stałego fragmentu gry. Już się toczy atakiem pozycyjnym. Jagiellonia piłkę chyba zabierze. Chyba, że nie zabierze. Sędzia orzekł, że Taras Romańczuk zagrał tak zwaną nakładką na Waleriana Gwilię. Zbyt wysoko podniesiona noga, wyprostowana. Więc tutaj wygląda na to, że będzie, czy to będzie rzut wolny pośredni, gdyby to jako nakładkę traktować, czy też będzie miał któryś z graczy warszawskiej Legii okazję do tego, żeby uderzyć bezpośrednio na bramkę. Czekaliśmy naprawdę tak długo na ten mecz. Na bramkę bezpośrednio będzie uderzał, czy tu będzie musiało być jeszcze trącenie jakieś? Sędzia krokami odlicza, jak daleko od piłki ma stanąć mur. No i właściwie ten mur musi stanąć na odległości 17 metra od bramki Damiana Węglarza. Przy piłce mamy tak, Domagoja Antolicza. Tak, sędzia pokazuje, że jest rzut wolny pośredni, a więc tutaj strzału bezpośredniego nie może być, ale lekkie trącenie piłki na przykład od Domagoja Antolicza do Bartosza Slisza i ta sytuacja zakończy się strzałem. W każdym razie Gwilia, Antolicz i Slisz przy piłce 25-6 metrów. Slisz uderza i piłka odbita od jednego z graczy obrony Jagiellonii Białystok, od Iwana Runie. Rzut rożny dla Legii Warszawa w 24 minucie. Długo naradzali się piłkarze w białych strojach, jak to wykonać. Ostatecznie trącił piłkę Antolicz czy Gwilia, nieważne. Uderzył zza pola karnego z tego 25 metra, może ciut dalej. Slisz nasi na rzut rożna, więc po prawej ręce Damiana Węglarza Domagoj Antolicz wykona tym razem stały fragment gry w postaci rzutu rożnego.
piłka na środek pola karnego. Oj, groźnie tam było. Groźnie tam było. Poszedł na piłkę Mateusz Wieteska. Dziubnął ją głową i teraz czy jest rzut rożny, czy jest aut bramkowy. Jest aut bramkowy, pokazuje sędzia asystent. Powiedzmy sobie szczerze, Wieteska tutaj był blisko tego, żeby zaskoczyć naszą defensywę i Damiana Węglarza. Na bliższy słupek zagrana ta piłka. Poszedł Wieteska. Dziubnął czupryną tylko na tyle, na szczęście nasze nieprecyzyjnie, że piłka wyleciała za linię końcową obok lewego słupka bramki Jagiellonii Białystok. My zaczynamy grę z przedostego pola karnego. Faulowany na środku naszej połowy przez karbownika Makuszewski. To już 25. minuta spotkania, może dopiero 25. minuta spotkania. Jagiellonia Białystok remisuje z zespołem Legii Warszawa 0 do 0. My tutaj patrzymy, co się dzieje jeszcze ciekawego w internecie. 3636 osób na stadionie w Białymstoku, podają nam tutaj statystyki oficjalne Jagiellonia. No to frekwencja jest naprawdę zastraszająco niska. Mogło przyjść 5,5, przyszło 3600. Naprawdę trudno zrozumieć, czy to strach, czy to zobojętnienie, czy dewaluacja tej naszej polskiej ekstraklasy, czy kibice po prostu zasiedzieli się już na tych kanapach. Szkoda, że tylko tak niewielu dzisiaj obserwuje ten mecz na żywo. Po tak długiej przerwie kibice wyczekiwali, żeby to się ruszyło, ruszyło się. No, bilety się nie sprzedały. No cóż, niech żałują być może ci, którzy pozostali w domach, choć z drugiej strony nie mogą żałować, bo oczywiście słuchają Radia Białystok. Taką mam nadzieję. Legia na własnej połowie. 26. minuta gry. Lewczuk do prawej strony, w prawą stronę do Antolicza. Ten jeszcze bardziej w prawo do Stolarskiego. Stolarski z powrotem do Chorwata. Cały czas Legia na naszej połowie piłkę wymienia. Lukiniarz teraz przed polem karnym. Uderzy z dystansu czy krótko do Gwili? Krótko do Gwili, ten na 16 metrze. Cholewiak, Gwilia. Oj, Gwilia uderzył lewą nogą, a złapał się za tę swoją łysą głowę. Piłka zeszła mu, jak to niektórzy mówią w żargonie piłkarskim, skiełzła na lewym bucie i poleciała, no nie przesadzę, 20 metrów obok lewego słupka bramki Damiana Węglarza, ale troszkę Legia pokombinowała na naszej połowie, troszkę Jagiellonia się cofnęła, jakby trochę odzyskuje równowagę w tym meczu warszawska Legia. Pierwszy kwadrans, 20 minut, to była przewaga Jagiellonii, a teraz Legia zaczyna wychodzić śmielej, zaczyna grać piłką częściej na naszej połowie, znowu nam tę piłkę zabrała Wieteska, Slisz chyba zagra do Majeckiego, nie, zagrał w szerszpola karnego do Igora Lewczuka, chłopak z Białegostoku, wychowanek, przypomnę, białostockiego hetmana, ale Jagiellonia teraz po błędzie Lewczuka piłkę zabrała. Bida z lewej strony pola karnego, zobaczymy co zrobi, ma przeciwko sobie dwóch rywali, wpada w pole karne, nie, Lewczuk naprawił swój błąd, jeszcze Bida walczy, oj, odbił się tutaj jak od ściany od Lewczuka, ale cały czas presujemy rywali pod ich polem karnym i co, zabierzemy tę piłkę? Nie udało się, ależ się tutaj poirytował Iwaj Łopetew, trener Jagiellonii Białystok, no aut na połowie rywali dla nich, no to ja rozumiem, no chciałoby się tę piłkę odzyskać, nie udało się, to bardzo, bardzo zdenerwowało bułgarskiego szkoleniowca Jagiellonii Białystok, aż schował się tutaj Petew na swoją ławkę rezerwowych, a jeszcze sędzia techniczny podszedł, żeby go troszkę uspokoić. Aut dla Legii, ale już nam tę piłkę oddali na naszej połowie, no i znowu kieruje grą swoich podopiecznych trener Iwaj Łopetew. Iwan Runie, krótko w prawą stronę do Kadleca, środkowa linia. Tutaj jest Makuszewski na klepkę. Chcą zagrać, ale Makuszewski wypychany. Wywalczył aut. Mądrze tutaj się zachował. Karbownik zablokował podanie do Kadleca, ale jesteśmy cały czas na połowie warszawskiej Legii. Teraz w sektorze właśnie tym trenerskim w okolicach ławki rezerwowych Andrzej Kadlec wyrzuca piłkę do kogo? No nie bardzo ma do kogo, bo tak nie ruszają się za bardzo. Ani Borysiuk, ani Makuszewski, ani Pospisil. Rozgląda się do przodu, rozgląda się do tyłu, czeka. Troszkę niecierpliwi się. Krótko zagrał do Pospisila, który wyszedł na wolne pole i zagrał na własną połowę do Bogdana Cyru. Ten natychmiast do Romańczuka na połowę rywali. Ten dobrze, chciał dobrze, ale mu nie wyszło do rywali, ale rywale już tę piłkę oddali. Romańczuk do Bidy. Bida do Romańczuka. Romańczuk na własną połowę do Bogdana Cyru. A Rumun patrzy, komu by tu zagrać. Nie do Iwana, a do Tarasa z powrotem w lewą stronę. I akcja lewą stroną toczy się Jagiellonii Białystok. Kuba Wojcicki niestety źle zachował się, podał zamiast do Bartosza Bidy, to do legionisty Pawła Stolarskiego. Ale bardzo dobry powrót Makuszewskiego. Wślizg spod nogi Slisza, piłka zabrana, ale też stracona, czy utrzyma się Pulić. Leży, faulowany. No trochę chaosu teraz w środku boiska. Slisz, Wieteska z Legii. U nas Pulić, Makuszewski, walka o piłkę trwa, ambicji ani jednym, ani drugim nie brakuje, no ale troszkę tutaj takie widowisko stworzyło się przez chwilę bardziej chaotyczne. Jagiellonia z rzutu wolnego, cała Legia cofnięta na własną połowę. Iwan Runie do tego koła środkowego, do Bogdana Cyru, ten lewą stronę do Tarasa Romańczuka, Taras do Wójcickiego, Kuba przyjął na raz, na dwa zagrał na własną połowę, aż pod pole karne właściwie musiał za szesnastkę wybiec po tę piłkę
Damian Węglarz, nasz bramkarz, i podał do Bogdana Cyru. Bogdan znowu do Damiana. Damian pewnie zaraz w prawą stronę do Iwana runie. Tak też to się właśnie dzieje. Do Iwana zbliża się Valerian Gwilia. Próbujemy wciągać trochę Legię na własną połowę. Próbujemy, żeby większa liczba graczy z Warszawy biegała na naszej połowie, a wtedy może szybkim podaniem uruchomimy jakąś akcję. Nie udaje się na razie. Znowu strata piłki na własnej połowie przez Bartosza Bidę. Próbował odzyskać Romańczuk i odzyskał od Antulicza. Tylko czy ta piłka padnie pod nogi naszych zawodników, czy nie? Pulić tym razem przewrócił Ulkiniasza, ale zostali legioniści przy piłce. Karbownik do Gwili. Gwilia zza pola karnego. Dobre zagranie do Cholewiaka. Cholewiak sam na sam. Przestrzelił. Tylko czy był spalony? Był spalony. Tak jest. Nie ma niepokoju. Dobra akcja Legii. Musimy się wystrzegać takich strat. Tutaj złapaliśmy na offside. To było dobre zagranie defensywy Jagiellonii. Mateusza Cholewiaka. Ale to podanie Valeriana Gwili. Inteligentne. Taki za plecy. Taki no-look pass. Na pozycję wyszedł czystą Cholewiak. Strzał niecelny. Strzał z pozycji spalonej. Spalony ostatecznie był. No i Jagiellonia, że tak powiem, uratowała się sama przed tym, żeby gola nie stracić, a teraz walka znowu na środku boiska. Igor Lewczuk faulowany przez Jakowa Pulicia, no i sędzia Jarosław Przybył uznał, że Chorwat z Jagiellonii Białystok, Jakow Pulić, zagrał bardzo nieprzepisowo, brzydko, no i sfaulował na żółtą kartkę, a więc mamy remis w żółtych kartkach. Slisz z Legii, Pulicz z Jagiellonii zarobili po żółtku, a za nami już prawie pół godziny tego spotkania i Jagiellonia Białystok remisuje z Legią Warszawa cały czas 0-0. Jagiellończycy znowu się tutaj bronią. Legia wbija piłkę w nasze pole karne. Oj, coś tam Węglarz nawymyślał. Skoczył na plecy Iwanowi Runie. Iwan rozkłada ręce, myśli, co ty robisz, chłopie? Na szczęście legionistów przy tym nie było. Więc zgarnęliśmy tę piłkę i rozgrywamy. Ale Borysiuk źle podał. W kierunku połowy rywali, w kierunku ich pola karnego. No i skończyło się stratą piłki. Skończyło się autem dla Legii Warszawa. Legia za linii bocznej. Wieteska w prawą stronę do Lewczuka. Zaatakował z kolei Antolicia nasz Bartek Bida i też nieczyste zagranie. Patrzę, czy nie będzie tutaj aby żółtej kartki kolejnej dla gracza z Białegostoku. Nie ma tej żółtej kartki. Rzut wolny dla Legii Warszawa. Jagiellonia remisuje cały czas z tym zespołem 0-0. Rzut wolny legionistów od własnego pola karnego. Próbuje tam pressing zakładać od razu Jakow Pulicz. Dużo biega. Wieteskę zmusił do błędu i stracili piłkę rywale. Jest Pulicz, tylko że nie ma naszych z przodu. Musimy znowu zatrzymać. Wrócili legioniści. Akcja zatrzymana na środku. Pulicz w prawą stronę do Makuszewskiego. Dobre podanie. Przyjął to Maki z prawej strony pola karnego. Ma przy sobie Kniasa. Zagrał do Kadleca przed 16. Kadlec pole karne. Skaczemy. Piłka do kogo? Wybija Antolicz na linię środkową. Tutaj Bogdan Cyru głową, nie, nawet klatką. Bardzo mądrze, inteligentnie zagrał do Iwana Runie. Iwan spokojnie, dla świętego spokoju, przed własne pole karne do Damiana Węglarza. Jagiellonia Legia 0-0. Lech Pogoń Szczecin też 0-0 jak na razie w Poznaniu. I Jagiellonia buduje kolejny atak od własnego pola karnego. Cyru troszkę ryzykownie do Runie. Runie z pierwszej piłki we własne pole karne. Daleko od 16, ale musiał zagrać pole karne, bo atakował go Lukiniarz. Więc Damian Węglarz, nasz bramkarz, do Bogdana Cyru. Rumun rozgląda się, komu by to zagrać do przodu. W prawo nie, zagrał w lewo do Martina Pospisila. Przy nim Gruzin Gwilia. Nawinął Gruzina Pospa i biegnie do przodu z piłką, tylko że Antolicz stanął jak mur i nie dał się tam pokonać. I Wszołek, prawa strona boiska, rozpędza się, goni go nieskutecznie. Niestety nasz zawodnik, Martin Pospisil, ale też Wszołek zagrał z linii końcowej niedokładnie. Mógł precyzyjniej, na nasze szczęście tego nie zrobił. Do Cholewiaka piłka wyszła za linię autową po drugiej stronie boiska, a Taras Romańczuk coś tutaj sygnalizuje. Skacze, pokazuje, że któryś z naszych braczy ma problem i że będzie zmiana. Zejdzie z boiska prawdopodobnie Ariel Borysiuk, który być może ma problem z nosem. Nie wiem, czy tam nie ma też jakiegoś złamania, bo Ariel trzyma się za nos, teraz zbiega z boiska. Sygnalizował tę zmianę od razu tutaj Taras Romańczuk. Czy będzie potrzebna? Coś mówi do naszych fizjoterapeutów Ariel Borysiuk, że jest jakiś problem i czy będzie zmiana w drużynie z Białegostoku i kto na tę zmianę wejdzie. Jeśli zszedłby z boiska Borysiuk, to na jego pozycję mamy na przykład Dawida Szymonowicza albo kogoś innego.
a może Zorana Arsenicza, a może Jesusa Imaza i wtedy przesunięty zostanie bardziej do tyłu na pozycję defensywnego pomocnika Martin Pospisil. Ale na razie jeszcze trwa walka naszych fizjoterapeutów o przywrócenie do pełnej dyspozycji Ariela Borysiuka. Być może nie ma tam nic takiego groźnego. Gramy w 10 na razie i Legia atakuje z prawej strony pola karnego. Stolarski przebija się. Oj, Bida go tam faulował. Sędzia puszcza grę. Nie byłoby karnego, ale będzie rzut wolny dla Legii Warszawa obok linii bocznej pola karnego. Faktycznie niewiele brakowało. Stolarski próbuje sugerować sędziemu, że to było w 16, a Bartek Bida za poprzedni faul nie dostał żółtej kartki, ale teraz już na nią zapracował. No, złe zagranie w defensywie. Jakoś tak chaotycznie tam walczył z tym Stolarskim nasz młody zawodnik Bartosz Bida. I całe szczęście, że to jeszcze się karnym nie skończyło, bo Bartek tam machał tu swoją prawą nogą przy Stolarskim trochę jak kosą. No i wreszcie skosił gracza drużyny warszawskiej Legii przy linii bocznej pola karnego. Tak powiedziałbym około 14-15 metrów, może nie 15, 13-14 metrów od linii końcowej, prawie na linii bocznej pola karnego. Po lewej ręce Damiana Węglarza domaga Jantolicz, będzie tę piłkę prawą nogą zagrywał w pole karne. Tam mamy 2, 4, 5 dużych mężczyzn z Legii Warszawa. Antolić, miękko w pole karne, ale tu Iwan Runie najlepiej ustawiony, wybija piłkę, Stolarski zgarnia ją na środku naszej połowy i rozgrywa w prawą stronę, do kogo? No tutaj Bida naprawił swój poprzedni błąd, można powiedzieć, przejął podanie kierowane do Antolicza, główką wybił piłkę w aut, a więc Legia będzie cały czas przy naszym polu karnym, przy piłce, chociaż zagrali z autu pod linię środkową, nawet na własną połowę do Igora Lewczuka. Jagiellonia teraz głębiej cofnęła się pod własne pole karne, tak jakbyśmy chcieli tutaj złapać legionistów na kontrę. Zobaczymy, czy to się uda. Karbownik z lewej strony do środka do Slisza. Slisz z pierwszej rozciągnął grę w prawą stronę do Stolarskiego. Przy nim tym razem Wójcicki, rywale cały czas przy piłce. Antolicz uderzy z za pola karnego, uderza obok słupka, prawego słupka bramki Jagiellonii Białystok. Nie był to groźny strzał, mógł więcej szkody, więcej nerwów przysporzyć graczom z Białegostoku tym strzałem do Magaju Antolicz, ale to, że mu się nie udało, to oczywiście ja z tego powodu płakać nie będę. 36. minuta gry, Jagiellonia Białystok, Legia Warszawa cały czas na stadionie Przysłonecznej 0-0. Powoli już robi się ciemno nad stadionem Przysłonecznej. Jeszcze kilkanaście minut temu błękitne, piękne niebo, a teraz jest jeszcze piękniej, bo ten błękit zamienia się w taką siność, w ciemność taką powoli nadchodzącą, taki zmrok, ale oświetlane słońcem czerwcowym w Białymstoku chmurki, które teraz mają taki kolor takiej waty cukrowej, malinowej bym powiedział. No ale to wszystko na niebie, a na ziemi, na murawie 0-0 i Jagiellonia od własnego pola karnego. Węglarz do Cyru. Bogdan z powrotem do Węglarza. Ten za chwilę zagra do Iwana Runie w prawą stronę. Znowu do Runie, do Węglarza i znowu piłka w lewą stronę do Cyru. Legioniści niby tak nas atakują, ale bez przekonania. Z pewną dozą nieśmiałości. Tak byśmy powiedzieli tutaj tekstem z jednej z reklam, jak to zawsze jest sucho i czysto i też zawsze jest i pewnie. Jagiellonia znowu w 11. Wrócił jednak Borysiuk. Ta sygnalizacja Tarasa Romańczuka, że będzie potrzebna zmiana, na szczęście się nie sprawdziła. Jagiellonia po prawej stronie boiska. Tutaj znowu próbowali sklepać Kadlec z Makuszewskim. Rywale się w to wmieszali, konkretnie Karbownika. Zatem jest out dla Jagiellonii Białystok na połowie warszawskiej Legii. Do Pulicza piłka, temu uciekła zupełnie nieudana akcja. Dobrze, Pulic jeszcze nie faulował Lukiniasza, bo by zarobił drugą żółtą kartkę. No i wychodzą legioniści. Wszołek w roli rozgrywającego. Dobra piłka do Gwili w lewą stronę, ale już Jagiellończycy cofnęli się. Już mamy 5 legionistów przeciwko 7 piłkarzom z Białegostoku. Piłka w lewą stronę do Lukiniasza. Przy nim jest Kadlec. Lukiniasz do Gwili. Gwilia w narożniku pola karnego po lewej stronie boiska, ale wypychany przez Pospisila, przez Kadleca do Karbownika. Karbownik ustawia sobie piłkę przed pole karne do Gwili. Gwilia strzał dużo lepszy niż kilka minut temu. Lewą nogą wtedy 20 metrów obok lewego słupka bramki Jagiellonii Białystok. Teraz prawą nogą, no powiedziałbym 5 metrów obok lewego słupka bramki Jagiellonii Białystok. Wychodzi ze swego sektora prawie do linii bocznej i Iwajło Petew, trener Jagiellonii. Nie wiem, do kogo tam zgłasza uwagi. 37,5 minuty gry za nami w Białymstoku. Jagiellonia Legia 0-0. Nie jest to zły mecz. Można powiedzieć, że niezły. Ciekawe widowisko, głównie za sprawą pierwszych 20 minut Jagiellonii Białystok. Szkoda zmarnowanej setki tak naprawdę Martina Pospisila. Potem strzały niecelne, rzuty rożne, blokowane
przez legionistów. Legia do tej pory raz po rzucie rożnym była groźna, mogła być groźna, ale nie był tam zbyt precyzyjny. Na nasze szczęście Mateusz Wietecka w naszym polu karnym przestrzelił obok lewego słupka bramki Jagiellonii. Jaga zaczyna lewą stronę. Jest Cyru do Wójcickiego, ale zatrzymują nas legioniści na linii środkowej. Wszołek zmusza Wójcickiego do podania przed własne pole karne do Cyru. Cyru do Pospisila. Martin obrócił się z piłką do linii środkowej. Już przekroczył tę linię środkową i podał do Wójcickiego. Niestety niedokładnie, albo Kuba ustawił się źle, albo podanie było niedokładne. Aut dla Legii Warszawa po prawej stronie boiska, na środku ich połowy. Zostawił Wszołek piłkę Stolarskiemu, ten do Antolicza. Antolicz naciskany przez Bidę. Przypomnę, Bida ma żółtą kartkę, ma też żółtą kartkę Jakow Pulić. Muszą być ostrożni w tych takich atakach chaotycznych. Majecki wybija piłkę na naszą połowę, tutaj runie głową do Makuszewskiego. Z powrotem na połowę Legii. A jak w tenisie Makuszewski zagrał do runie przez linię środkową. I znowu to samo. Oj, trochę nieporozumienie. Atak Borysiuka na nogę Slisza, sędzia nie zareagował. Teraz jakaś wymiana nieuprzejmości, bym powiedział. Albo uprzejmości w cudzysłowie Borysiuka ze Sliszem. Sędzia puścił grę. Jagiellonia cały czas na własnej połowie. Próbował tutaj Kadlec chytrze odgrać, sprytnie ograć Lukiniasza, ale się Brazylijczyk nie dał. A teraz dwóch Jagiellończyków, konkretnie Makuszewski i Romańczuk, faulowali jednego filigranowego gracza numer 82 na białej koszulce Brazylijczyka Lukiniasza. Wietecka z rzutu wolnego do Lukiniasza właśnie. Ten w lewą stronę do Karbownika. Cała Jagiellonia cofnięta na własną połowę. Dobra interwencja Borysiuka. Zabraliśmy im piłkę, ale tylko na chwilę. Wieteska to przejął i podał do Runia. Runie poda do Wieteski. Wieteska do Lukiniasza. Wybita piłka spod nogi Brazylijczyka. Teraz czysto. I znowu walczymy. Ale Slisz urwał się tutaj naszemu Makuszewskiemu. Podał w lewą stronę do Karbownika. Cały czas środek połowy Jagiellonii Białystok. Wymiana podań do Gwili. Gwilia stracił piłkę. Zyskał ją Pospisil. Podał do własnego bramkarza. Biegnie do naszego węglarza Cholewiak. Dobrze Damian to wybił na środek boiska do Pulicza, ale Pulicz nie wygrał pojedynku z Wieteską. Piłka natomiast do Romańczuka. Romańczuk głową przez środek boiska do Makuszewskiego. Ten do Slisza i strata piłki przez Jagiellończyków i przez Legionistów. I znowu Karbownik. I znowu do Gwili. Gwilia przez środek. Przeprowadził grę przez linię środkową. Żółta kartka dla Makuszewskiego. Dużo walki, dużo chaosu teraz w poczynaniach obu drużyn, ale Jagiellończycy częściej uciekają się do przewinień. Taras Romańczuk teraz tłumaczy coś Igorowi Lewczukowi. Coś tam sobie dogadują, pokiwali głowami. Taras tłumaczy coś Igorowi, a Igor to bardzo sympatyczny chłopak, niekonfliktowy. Pokiwał głową, tak właściwie trochę jak taki uczeń, a może też tam powiedział swoje, co miał do powiedzenia i więcej się nie chciał wdawać w dyskusję z naszym kapitanem Igor Lewczuk. Rzut wolny dla Legii Warszawa. Na środku naszej połowy Bartosz Slisz będzie tę piłkę grać. Chyba nawet mam wrażenie na własną połowę do Igora Lewczuka, który rozkłada ręce na własnej połowie. Właśnie do niego piłka. Igor w prawą stronę do Antolicza. Antolicz teraz w roli takiego prawego środkowego obrońcy. Piłka do Stolarskiego w prawą stronę. Stolarski naciskany przez Bidę. Aut dla Legii na naszej połowie, ale blisko linii środkowej przy linii bocznej boiska o 3-4-5 metrów, chociaż teraz kradnie te metry coraz bliżej naszego pola karnego Stolarski. Borysiuk pyta, co tutaj się dzieje, dlaczego tak? Rzut z autu, piłka, walka o górną piłkę. Jagiellonia tę piłkę wygrała, konkretnie Pospisil do Pulicza, Pulicz krótko do Makuszewskiego. No i idziemy teraz we czterech przeciwko czterem legionistom, ale gra za bardzo do tyłu pociągnięta w prawą stronę do Bidy. Bida do Makuszewskiego przed pole karne, ten w lewą stronę do Pulicza. Pulicz dośrodkowuje w szesnastkę. Bida! Aj, zabrakło niewiele, żeby dziubnął tę piłkę w polu karnym przed Wieteską. Gdyby Bartek Bida nie miał 170 cm, a 180 i dłuższą stopę o 3 cm, to być może dziubnąłby tę piłkę. Jeśli by ją dziubnął, być może wpadłaby do bramki Radosława Majeckiego, ale za dużo tych gdybań. Bartek jest niskim zawodnikiem, więc zabrakło mu troszeczkę. No i Wieteska wystrzelił piłkę na rzut rożny. Za 10 sekund niespełna rozpocznie się 43. minuta gry na stadionie w Białymstoku. Po prawej ręce Radosława Majeckiego kolejny rzut rożny dla Jagiellonii Białystok i kolejny raz Martin Pospisil. Tym razem na środek ich połowy. Był tam Cyru, ale nie doskoczył do piłki. Zdaje się, że był faul na naszym Bidzie. Stołek założony, sędzia puścił grę. Kontra Legii. Czterech legionistów przeciwko trzem białostoczanom i kapitalnie zachował się w defensywie Andrzej Kadlec. Może też źle bardzo zachował się Lukiniasz, ale to ich problem. Lukiniasz, taki dobrze dysponowany, technicznie usposobiony zawodnik, zagrał katastrofalnie, ale też bardzo dobrze na lewej stronie obrony. Co ciekawe, znalazł się Andrzej Kadlec. Zatrzymał atak drużyny z Białego, zatrzymany atak drużyny z Warszawy i Jagiellonia ma aut na własnej połowie boiska, a tutaj piłka wybita w trybuny i któryś z kibiców nie chce tej piłki oddać. Speaker Konrad Sikora apeluje do kibiców, żeby oddali piłkę
ale zobaczymy, jak to będzie. Na razie Jagiellonia pod polem karnym drużyny z Warszawy. Był tam Bida, mądrze wziął na plecy Stolarskiego. Stolarski wsadził nogę, a jeszcze tę piłkę dziubnął na rzut rożny i w 44, bo właśnie ta minuta się zaczęła, będzie rzut rożny. Jagiellonia miała ponownie po prawej ręce Radosława Majeckiego, ponownie piłka dochodząca z narożnika do środka pola karnego drużyny z Warszawy, bo prawą nogą właśnie tak te stałe fragmenty wykonuje. Akurat z tej strony będzie piłkę dokręcał, jak to się mówi, do bramki Martin Pospisil. Dużo stałych fragmentów gry, może wreszcie skuteczny, może wreszcie jakiś gol. Jest piłka w polu karnym, wybijają to legioniści. Teraz Bida musi toczyć pojedynek biegowy z Lukiniaszem. Brazylijczyk lepszy i teraz ładnie technicznie się zachował. Zgubił Bartosza Bidę, podał w lewą stronę do Karbownika. Trzech, czterech legionistów przeciwko naszym pięciu zawodnikom. Piłka z lewej strony pola karnego. Slisz, pole karne. Jaj, dobrze to się na razie skończyło. A jeszcze legioniści są przy polu karnym z prawej strony tym razem. Cholewiak do Karbownika, który zmienił stronę. Do Cholewiaka, niedokładne to podanie, ale legioniści się utrzymują. Stolarski drybluje do Lukiniasza. Stolarski w polu karnym, czysto zatrzymany przez Bogdana Cyru. Piękny wślizg i jeszcze wybicie ratunkowe z pola karnego Ariela Borysiuka. I teraz przejęta piłka przez Jakowa Pulicza. Sędzia pokazuje, nic nie ma. Chcielibyśmy oglądać żółtą, a może czerwoną kartkę dla Igora Leszczuka, ale nie, Puliczowi zabrakło dynamitu w nogach, żeby oderwać się od Igora. I Legia znowu pod naszym polem karnym. 45. minuta gry. Skończy się czas podstawowy za 40 sekund. Znowu legioniści na własne pole gry. Już nie da rady gonić do tej piłki, do pola karnego, naciskać tam Radosława Majeckiego, a Majecki uspokaja grę, pokazuje swoim zawodnikom: panowie, spokojnie, dograjmy tę pierwszą część do zakończenia. Jakaś tam minutka będzie doliczona, bo nasz kierownik Arkadiusz Szczęsny już wychodzi z tablicą na środek, żeby zasygnalizować, jaką decyzję w sprawie przedłużenia pierwszej połowy podjął Jarosław Przybył, sędzia z Kluczborka. Legia wyraźnie zainteresowana dowiezieniem tego 0-0 do zakończenia pierwszej połowy. Wymieniają dużo podań przez linię środkową. To na jedną stronę boiska, to na drugą. Teraz Lewczuk do Slisza. Slisz, jedna minuta doliczona do pierwszej połowy. Slisz prawą stronę do Stolarskiego. Są przy naszym polu karnym. Piłka w szesnastkę odbita od pleców naszego zawodnika. Bida przejął to. Będzie jeszcze okazja do jednej akcji. Nie. Stolarski znowu piłkę zabiera Bidzie. Irytuje się Iwajło Petew, ale Legia piłki nie oddaje już od bardzo, bardzo długiego czasu. Teraz Montolić do Wieteski. Ten na naszej połowie, do Karbownika. Karbownik z lewej strony boiska, do środka do Antolicza. Antolicz będzie miał okazję uderzyć? Nie. Podał do Gwili. Gwilia jeszcze będzie wykładał piłkę Antoliczowi. Antolicz w pole karne. Dobrze nasi zablokowali. Wójcicki i na uwolnienie w hokejowym stylu na linię środkową. Bronimy się w tych ostatnich sekundach pierwszej połowy, w tym czasie doliczonym, ale Legia znowu uspokoiła, znowu pokazuje Igor Lewczyk spokojnie do Wieteski. Wieteska pokazuje Karbownikowi, żeby podszedł do gry, ale gra do tyłu do Igora Lewczuka. No i te ostatnie sekundy, zdaje się, już tak dogramy tutaj na połowie Jagiellonii Białystok, daleko od bramki naszej drużyny. Slisz, Antolicz, znowu on czeka, żeby podać piłkę komu? Tylko Stolarskiemu. Stolarski na własną połowę do Lewczuka i sędzia Jarosław Przybył kończy pierwszą połowę. Pierwszą połowę, w której Jagiellonia miała przewagę do 20 minuty, stworzyła sobie jedną znakomitą sytuację, której niestety nie wykorzystał. Strzałem z około 10-11 metrów Martin Pospisil. Jagiellonia próbowała też za pola karnego. Były to strzały niecelne lub blokowane na rzut rożny. No Legia właściwie po rzucie rożnym Wieteski raz była groźna, ale ten strzał też był niecelny. Do przerwy 0-0. Od 20 minuty mecz się wyrównał. Zobaczymy, co będzie po przerwie. Usłyszymy się mniej więcej za 15 minut. Za chwilę zacznie się druga część tego spotkania. Obie jedenastki już na placu. Biali legioniści, żółto-czerwoni Jagiellończycy. Bez zmian obaj trenerzy, Aleksander Wukowicz i Iwajło Petew, posłali do boju te same jedenastki, które opuszczały plac gry na zakończenie, po zakończeniu pierwszej połowy, a więc szybciutko, zanim sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka rozpocznie drugą część, skład Legii. W bramce Radosław Majecki, dalej Paweł Stolarski, Mateusz Wieteska, Igor Lewczuk, Michał Karbownik, Domagoj Antolicz, Bartosz Slisz, Mateusz Cholewiak, Paweł Wszołek i Walerian Gwilia. A jeszcze jest Lukiniasz oczywiście. Jagiellonia w bramce Damian Węglarz, a dalej Andrzej Kadlec, Iwan Runie, Bogdan Cyru, Jakub Wójcicki, Ariel Borysiuk, Taras Romańczuk, Maciej Makuszewski, Bartosz Bida, Martin Pospisil i Jakub Pulicz. Pierwsza połowa do 20 minuty pod dyktando Jagiellonii. Potem gra się wyrównała. Jagiellonia swojej szansy do tej 20 minuty właśnie nie wykorzystała. Nawet już w 5 minucie to było, kiedy idealną okazję zmarnował Martin Pospisil. Potem gra wyrównała się. Ani jedni, ani drudzy nie potrafili sforsować szyków obronnych rywala. No i z wynikiem 0-0 rozpoczęliśmy drugą część meczu. Rozpoczęła tę część meczu Jagiellonia Białystok od własnego pola karnego. Teraz Cyru w prawą stronę do Runie. Rywale wyszli
troszkę wyżej. 5 w tej chwili legionistów na naszej połowie, 5 kolejnych na połowie własnej, a my cały czas klepiemy od lewej do prawej przed własnym polem karnym. Teraz Taras Romańczuk pokazał Iwanowi Runie, żeby ten ruszył do przodu, żeby przeniósł grę wreszcie na połowę przeciwnika. No i podał do Kadleca. Kadlec na linii środkowej do Pospisila. Ten do Kadleca, ten znowu na własną połowę do Iwana Runie, a Iwan oczywiście do swojego kolegi ze środka obrony, do Rumuna Bogdana Cyru. Bogdan do Romańczuka, Romańczuk do Cyru, Cyru zapewne do Runie, z pominięciem tym razem Iwana, do Pospisila. Pospisil zakręcił kółko w lewo, kółko w prawo, podał do środka, tyle że do rywala, do Slisza. A Slisz podał do Lukiniasza. Lukiniasz ma przy sobie Makuszewskiego. Zagrał do tyłu, naciskany przez Pospisila, do Wieteski. Wieteska do Lewczuka i teraz to legioniści klepią od lewej do prawej na własnej połowie. Stolarski do Mantolicia, Antolicz przed własne pole karne do Lewczuka. Lewczuk zatrzymał grę, atakuje go Pulić. Wybił piłkę daleko na połowę Jagiellonii Igor Lewczuk, na głowę do Iwana Runie. Iwan przy okazji skasował trochę Mateusza Cholewiaka, gdzieś tam go łokciem otarł o ucho, roztarł to bolące ucho łysy gracz warszawskiej Legii. Iwan przeprosił go, klepnęli sobie piątkę, wszystko zgodnie z duchem fair play. Może troszkę nieczysto Iwan zagrał, ale sędzia nawet tego nie zauważył. Iwan poczuł się do odpowiedzialności, przeprosił kolegę z Legii Warszawa. Zresztą obaj zawodnicy z 17 grają, nasz obrońca środkowy, no i grający dzisiaj z konieczności w roli napastnika Mateusz Cholewiak, przypomnę, na rozgrzewce gracz Legii, napastnik Legii czeski, piłkarz Tomasz Pekhart nabawił się urazu, Gwilia miał rozpocząć mecz na ławce rezerwowych, ale musiał wejść do podstawowego składu, oczywiście zajął miejsce w środku pola, no a Cholewiak gra jako ten najbardziej wysunięty napastnik drużyny z Warszawy. Jagiellonia na środku boiska, Makuszewski ładnie tutaj powalczył z Domagojem Antoliciem, ale ten zmusił go do zatrzymania gry, do zagrania do tyłu, do Cyru, Cyru do Węglarza, Węglarz do Borysiuka, Borysiuk z pierwszej inteligentnie w prawą stronę do Runie. Biegają między nami legioniści, ale my cały czas tę piłkę klepiemy na własnej połowie. Znowu Iwan ruszył do przodu, podał do Antolicza. No nie wiem dlaczego. Ten do Slisza, Slisz do Karbownika, Karbownik w drugą stronę do Lukiniasza, Lukiniasz po linii biegnie, goni go Kadlec, Lukiniasz schodzi do środka z piłką, ale stracił ją, no i teraz jest okazja dla Jagiellonii Białystok. Makuszewski na połowie rywali, minął Antolicza, będzie żółta kartka dla Chorwata, musi być żółta kartka dla Chorwata, mam wrażenie, a jednak nie. Dziwne, ładnym dryblingiem na prawej stronie pola gry Legii Warszawa, Makuszewski minął Antolicza, Chorwat zostawił nogę, tak przez tą nogę przeleciał tutaj nasz Maciej Makuszewski, no i się okazało, że nie ma żółtej kartki, jest za to rzut wolny dla Jagiellonii Białystok, rzecz jasna, daleko od bramki, nawet od pola karnego Legii Warszawa, z 50 metrów, może więcej, do bramki Radosława Majeckiego, bramkarza Legii, który przyczajony na 5 metrze czeka na rozwój wypadków, Pospisil w pole karne, Runie głową, strzał nad poprzeczką, czy będzie rzut rożny? Nie, to jednak Iwan Runie uderzał rzeczywiście, no ale ten strzał był też mocno niecelny, piłka poleciała dobrych 5 metrów nad bramką drużyny ze stolicy i rozpoczynają krótko na własnym polu karnym legioniści Majecki do Wieteski, ten naciskany przez Pulicza, dalekie zagranie w kierunku Cholewiaka, odpuścił troszkę krycie, ale mądrze zachował się inteligentnie, uciekł od Cholewiaka Kadlec, piłka trafiła pod jego nogi, zagrał do Węglarza, nasz bramkarz w lewą stronę w polu karnym do Bogdana Cyru, znowu wymieniamy te podania w szesnastce, czasami to trochę niepokoi, czasami trochę irytuje, ale legioniści też nie wbiegają za bardzo w szesnastkę, żeby nam tę piłkę odebrać, no i znowu Węglarz do Cyru, Cyru do Romańczuka, Romańczuk do Wójcickiego na środku boiska, Kuba naciskany, próbuje dryblować do środka tę akcję, ale naciska go Stolarski, faulowany nasz zawodnik przez Stolarskiego, szybko akcja wznowiona rzutem wolnym, z lewej strony boiska ruszył Wida do Pulicza, ten w polu karnym, ale wypchnięty przez Wieteskę, Pulicz zagrał na drugi słupek, Makuszewski! Strzał zablokowany, rzut rożny. Jeszcze miałem wrażenie, że tam może była ręka Karbownika, ale nie było tej ręki. Nawet nasi nie sygnalizują. Dobrze rozegrany, szybko stały fragment gry. Rzucił piłkę Pulic na drugą stronę pola karnego z lewej na prawą. Bardzo, bardzo, bardzo ostry kąt miał Maciej Makuszewski. I jeszcze tak tę piłkę musiał zgarnąć ciosem karate, tak bym powiedział. Robił co mógł. Nowy walczył rzut rożny. Przy odrobinie szczęścia mogła z tego paść bramka, ale byłoby to wyjątkowo szczęśliwe wydarzenie w tej sytuacji przynajmniej. Rzut rożny dla Jagiellonii. I nie Pospisil chyba, a Makuszewski. Teraz tę piłkę będzie wybijać z narożnika po lewej ręce Radosława Majeckiego. Krótko do Pospisila właśnie zagrał. A ten do Makuszewskiego, do linii końcowej Makuszewski w szesnastkę. Piłka podbita przez jednego z graczy Legii, przez Domagoja Antolicza i będzie rzut rożny dla żółto-czerwonych z tego samego miejsca. 50. minuta gry na stadionie w Białymstoku. Jagiellonia remisuje z Legią Warszawa ciągle 0-0. Ja też przy okazji sprawdzam wynik na stadionie w Poznaniu, gdzie Lech gra z Pogonią o pozycję wicelidera tabeli w razie zwycięstwa, ale tam też na razie
jest 0-0, piłka z rzutu rożnego wraca do Martina Pospisila, Pospisil w pole karne, wybijają Legioniści, teraz Jagiellonia jakby znowu przycisnęła, okazja do kontry dla Legii, nie, przerwana szybko, bardzo dobrze przez naszych zawodników, Bida w pole karne, na dalszy słupek do Cyru, Cyru strąca piłkę na głowę Wieteski, Wieteska do Karbownika, no a Karbownik ruszył przez środek do Slisza, Slisz trochę się pogubił, piłkę zabraliśmy i Wójcicki do Pulicia, Pulić atakowany chaotycznie, bardziej było to przez Igora Lewczuka zrobione z takiego chaosu, złego ustawienia niż złośliwie, też w sumie można byłoby może i pokazać żółtka, ale sędzia Jarosław Przybył troszkę łaskawym okiem tutaj patrzy na Igora Lewczuka, a może po prostu uznał, że nie należy się za taki faul, żółta kartka, to było takie zderzenie bark w bark, tylko dość duża siła przyłożona przez Igora Lewczuka, wybił zupełnie z uderzenia Pulicza, rzut wolny na wprost bramki naszych rywali warszawskiej Legii, no daleko do bramki, pole karne, plus jeszcze może drugie pole karne, na pewno ze 30 metrów tu jest, zdaje się, że ma ochotę uderzyć tę piłkę jako w Pulić, on taką bramkę z dołu na 2-2 z Wisłą Płock, ale do bramki wtedy było znacznie bliżej, Borysiuk odpuścił Puliciowi, dwuosobowy mur Legii na 21 metrze, to właściwie na wprost bramki jest ta sytuacja, ruszył Pulić, uderzenie Jakowa Pulicza, strzał prosto w środek bramki w Majeckiego, strzał mocny, strzał celny, no ale też Majecki dobrze ustawił mur i dobrze sam się ustawił za tym murem, nie miał kłopotów ze złapaniem piłki. W Białymstoku Jagiellonia Legia 0-0, w Poznaniu Lech Pogoń Szczecin również 0-0, przypomnę, w pierwszym dzisiejszym meczu Lechia Gdańsk wygrała z Piastem Gliwice, wciąż aktualnym mistrzem Polski, choć praktycznie już bez szans na obronę tytułu, 1-0, a jutro na zakończenie 32. kolejki w grupie mistrzowskiej Śląsk Wrocław Krakowia. Legia pod naszym polem karnym, Lukiniasz schodzi do środka, podaje do Antolicza, ten w pole karne do Cholewiaka, spalony, od razu chorągiewka sędziego uniesiona, jak to się mówi, uniesiona do góry. Oczywiście tutaj niepoprawna forma, trudno rzecz jasna unieść coś do dołu. 53. minuta, Damian Węglarz będzie wznawiać grę z własnego pola karnego, stoją nasi obrońcy środkowi, to raczej chyba podania do nich nie będzie, bo tutaj dwaj gracze z Warszawy bardzo blisko, a więc Gwilia i Cholewiak, jeśli chodzi o fryzury, to identyczni, łysi, krótko zagrana piłka do Cyru, Cyru w lewą stronę do Romańczuka, Romańczuk znowu do Bogdana, Cyru w prawą stronę pola karnego do środka, znowu piłka do Tarasa, teraz dalekim podaniem, teraz poszuka Jakowa Pulicia, no ale to nie, to ani do Pulicza, ani do Wójcickiego, ani do Bidy. No takie rozegranie, jakiś pomysł w tym pewnie był, no ale wykonanie to tragiczne. Kilka podań przed własnym polem karnym, potem Faja do przodu na biegnącego tam, biegającego naprawdę dużo w tym meczu. Zresztą jak zwykle Jakowa Pulicza, ale to gdzież to takie podanie. Legia na środek, my zabieramy im piłkę, jest Borysiuk. Mądrze w lewo zagrał do Romańczuka. Romańczuk krótko do Pospisila, niedokładnie. Wytrącili nas rywale z tej akcji, ale sami też chyba tę piłkę stracili. Blisko przyjęcia Borysiuk, jednak się nie udało. Gwilia podał do Slisza. Slisz do Wszołka. Wszołek teraz jak przyjmie piłkę, no będzie groźnie, ale nie przyjął. Sam się wygonił do linii końcowej. Jeszcze drybluje Wójcickiego. Walczy Kuba i wybił piłkę spod dług Wszołka, ale ten został przy niej jeszcze. Przy polu karnym, z prawej strony do Stolarskiego. A Stolarski pod linię środkową do Lewczuka. Lewczuk przez boiska do Wieteski. Wieteska przyjął na pierś. Tak troszkę ręką zapachniało, ale sędzia nie reaguje, ręki nie było. Piłka do Slisza, środek naszej połowy. Slisz krótko i do linii środkowej do Lewczuka. Lewczuk do Stolarskiego, Stolarski do Lewczuka. Teraz wychodzimy z pressingiem, stosujemy ten pressing. Stolarski blisko straty, ale się udało utrzymać przy piłce. Jest Antolicz, dobrze im to wychodzi, chociaż zatrzymani są w polu karnym. Stolarski na spalonym, piłka do Gwili, Gwilia do bramki. Piłka w bramce, ale spalony dużo wcześniej. Żadnego niepokoju tutaj nie było, jak tylko Stolarski piłki dotknął w 16, sędzia, asystent momentalnie, chorągiewka podniesiona, no i jest rzut wolny pośredni dla Jagiellonii, a nasi fizjoterapeuci sygnalizują, że będzie zmiana w drużynie z Białegostoku, czyżby tam jednak problem jakiś zdrowotny miał, nie wiem, czy Ariel Borysiuk, czy może któryś z innych zawodników Jagiellonii Białystok, zobaczymy. Kto tam się najbardziej rozgrzewał, to chyba ten zawodnik już siedzi na krzesełku na ławce rezerwowych i zakłada strój sportowy, strój meczowy. Zobaczymy. Na razie Węglarz ciągle czeka ze wznowieniem gry. Trochę to trwa, 55. minuta spotkania. W tej drugiej połowie jako takich wielkich emocji nie mamy. Cały czas piłkarze
jednej i drugiej drużyny. Rozmawiają z sędzią Jarosławem Przybyłem. Taras Romańczuk, nie wiem właściwie jakie ma pretensje do sędziego. Też Domagoj Antolicz podszedł do pana arbitra. Taras coś tłumaczy. Pan sędzia ze spokojem tego słucha. Chodzi być może o to, żeby już tę zmianę przeprowadzić. Czy nie? Zasygnalizował nasz kierownik zmianę. Teraz Paweł Primel. A, i być może będzie tu zmiana bramkarza w ogóle. O co tu chodzi? Tak naprawdę nie wiem. W każdym razie sędzia pokazuje, żeby grę wznawiać. Zmiany nie będzie, czy też będzie? Co tu się dzieje? Tak naprawdę nie bardzo rozumiem, dlaczego Węglarz Gdyni nie wznawia. Dlaczego sędzia pokazuje, żeby grę wznowić, a my jej nie wznawiamy? Paweł Primel chodzi, nasz trener bramkarzy, i bardzo się irytuje. Nie wiem, z jakiego powodu. Trudno to wyjaśnić. W końcu jednak gra się zaczęła. Jagiellonia ma piłkę na własnej połowie i leży Jakub Wójcicki na murawie. To zdaje się jego uraz sprawił, że trzeba dokonać zmiany. Tak, Wójcicki nie da rady dalej grać. Już nasz kierownik drużyny Arkadiusz Szczęsny z tablicą świetlną na środku boiska wyświetli za chwilę siódemkę. Kuba Wójcicki kuśtykając wychodzi za linię boczną, a w jego miejsce w 57 dokładnie minucie wchodzi Zoran Arsenić. Brawa dla Jakuba Wójcickiego za występ w tym meczu. Dobra gra w obronie, bez fajerwerków z przodu, no ale obrońca jest głównie po to, żeby zabezpieczać tyły, żeby zabezpieczać własną bramkę, a więc zmiana w drużynie z Białegostoku przeprowadzona już. Jagiellonia ma Arsenicza, który teraz, oj, groźnie tutaj zagrał pod nogi niemalże Gwili, ale dobrze tu uratował Bogdan Cyru. Znowu bawimy się przed naszym polem karnym, ale wychodzimy z pressingu na linię środkową. Martin Pospisil, goni go Wszołek, przewrócił naszego zawodnika Paweł Wszołek, irytuje się i Aleksander Wukowicz, i Paweł Wszołek, a sędzia nie zmieni decyzji. Pospisil jeszcze coś tam z Wszołkiem wymienili, uprzejmości być może powiedział Pospa do Wszołka, no może i nie było tego faula, ale rzut wolny wykonany. Zagraliśmy w szerz boiska do Makuszewskiego. Makuszewski do środka, do Romańczuka. Romańczuk jeszcze bardziej do środka i do tyłu, do Borysiuka. Borysiuk do Bidy. Bida przed polem karnym, bierze na plecy jednego rywala, drugiego. Zagrał do tyłu, do Borysiuka. Środek połowy Legii. Borysiuk kółko w lewo, kółko w prawo. Podanie do Pospisila, ten do Romańczuka, ten do Bidy. Bida. Aj, zabrakło dryblingu do środka, żeby być w czystej pozycji. Lewczuk to przeczytał. I wygoniony Lewczuk teraz wybił piłkę na linię środkową. Czysto będzie zabrana przez Ariela Borysiuka. Aut zdecydowanie dla Legii, dla Jagiellonii Białystok. Bark w bark, piłka zabrana, albo inaczej, po kontakcie Cholewiaka nie dopuścił do tej piłki rywala Ariel Borysiuk i wyszła piłka w aut. Aut dla Jagiellonii, już gra wznowiona, już jesteśmy na środku naszej połowy i znowu nasi środkowi obrońcy wymieniają podania z Tarasem Romańczukiem. Cyru, Romańczuk, Borysiuk, on teraz się podłączył, ale gra znowu do tyłu do Bogdana. Bogdan w prawą stronę, pewnie do Iwana runie, tak to się właśnie dzieje. Biegnie do Iwana Gwilia, do Cyru, choć bez śmiałości. Cholewiak, teraz Cholewiak próbuje atakować Borysiuka. No cały czas wymieniamy te podania, już chyba piąte, szóste, dziesiąte, nie wiem, na własnej połowie. No Bogdan Cyru obrócił się wreszcie do linii środkowej. Zagra dalekie podanie do Zorana Arsenicia. Niezłe to podanie, piłka strącona przez naszego gracza przed pole karne. Tam Lewczuk walczy z Puliczem i okazuje się, że Chorwat faulował. Ale tu też doświadczenie Igora Lewczuka wyszło. Wsadzili go na konia gracze warszawskiej Legii, czyli sprowadzili takie niebezpieczeństwo na niego, ale on tam pięknie wziął na plecy Pulicza, przyklękł, pokazał, że nieprzepisowo go rywal zatrzymywał i rzut wolny. I Legia rozpoczęła lewą stroną. Jest Karbownik. No tej jego dynamiki w pierwszej połowie za dużo nie było. Teraz też popełnił błąd, podał do naszych zawodników, ale my oddajemy piłkę niechcący do rywali. Oni znowu do nas. I gra się toczy przed polem karnym Jagiellonii. Chaos i ścisk. Węglarz dostał piłkę od Borysiuka. Wystrzelił na uwolnienie w hokejowym stylu na nogę do Lewczuka, który jest na środku połowy Legii. No i Igor gra w prawą stronę do Stolarskiego. Paweł Stolarski do przodu do Wszołka. Wszołek na naszej połowie, naciskany przez Bidę. Gra do tyłu do Antolicza. Antolicz na własną połowę do Lewczuka. Lewczuk wszerz boiska do Wieteski. Próbuje atakować Wieteskę na prawej stronie boiska, naszej prawej. Martin Pospisil, ale Legioniści teraz pograli w dziadka z naszym pomocnikiem i rozciągnęli mądrze grę w prawą stronę do Wszołka. Przy Wszołku jest Arsenicz. Piłka do Stolarskiego. Wrzutka w pole karne będzie. Nie, nie doszła piłka, bo Bida to przejął. I będzie żółta kartka dla Stolarskiego. Teraz już nieodwołalnie. Próba wyjścia z kontrą Bartosza Bidy. Paweł Stolarski wsadził tam nogę przed naszego niewysokiego, filigranowego, skrzydłowego. Żółta kartka i zmiana w Jagiellonii numer 2. Zejdzie z boiska Ariel Borysiuk. Tutaj Iwajło Peter stawia na wariant bardziej ofensywny. Wpuści na boisko w 60. minucie spotkania za Ariela Borysiuka Jesusa Imaza. Czekamy na tego dobrego, nie powiem starego, dobrego Hiszpana z początku sezonu, kiedy ładował te bramki. Zatrzymał się chyba na 11 czy na 13, już dobrze nie pamiętam.
ale dawno nie cieszyliśmy się z gola zawodnika numer 11 na żółto-czerwonej koszulce. Jak będziemy teraz stali w ofensywie? Cofnie się troszeczkę do pomocy w destrukcji Tarasowi Romańczukowi Martin Pospisil. Jego miejsce na pozycji ofensywnego pomocnika zajął właśnie Jesus Simas, ale zostaje w roli napastnika Jakow Pulisz. Legia zabrała nam piłkę. Karbownik do Cholewiaka, w lewa strona, ten do Lukiniasza. Lukiniasz w pole karne do Gwili. Gwili atakowany przez dwóch naszych zawodników i fauluje Jakow Pulisz. Nie powinien się irytować, że popełnił błąd. Też dość chaotycznie zaatakował od tyłu Gruzina, a ten mu umięcie się zastawił. Obrócił się z naszym piłkarzem na plecach, Walerem Gwilia. Wywalczył rzut rożny, wolny dla Jagiellonii, oczywiście dla Legii Warszawa. No i teraz z około 16-30 metrów, z około 30 metrów będzie wykonywać ten stały fragment gry Gruzin. To na przedłużeniu prawej bocznej linii pola karnego, po prawej ręce Damiana Węglarza, więc Gwilia raczej nie pokusi się o strzał bezpośredni. Będzie szukał kolegów w polu karnym. Jest dośrodkowanie na Wszołka, ale przed Wszołkiem był Pospisil. Strącił z głowy, sprzed głowy Wszołka piłkę na rzut rożny nasz pomocnik i w 62 minucie kolejny stały fragment gry dla warszawskiej Legii, tym razem rzut rożny, tym razem po lewej ręce Damiana Węglarza. Raz, dwa, trzech, czterech graczy Legii w białych strojach w polu karnym. W szesnastce praktycznie cała Jagiellonia. Wyszli za linię boczną tego pola karnego Bida i Makuszewski. Makuszewski już wrócił. Domaga Jontolić szuka partnerów do gry w polu karnym. Są nasi zawodnicy. Jest główka jednego z rywali, ale też po głowie naszego obrońcy piłka wyszła na rzut rożny po raz kolejny i z tego samego miejsca po lewej ręce bramkarza Jagiellonii Damiana Węglarza w 62 minucie wciąż Domagoj Antolicz będzie wbijać piłkę na środek pola karnego, bo tam czyha na nią czterech graczy warszawskiej Legii. Jest piłka na środku, walczy Cyru z Wszołkiem, sędzia pokazuje tym razem, znowu Wszołek uderzył głową, Cyru nie dał się odepchnąć, trochę opierał się Wszołek na naszym obrońcy, ale ostatecznie nasz gracz piłki nie dotknął, aut bramkowy. Wznowienie gry z 5 metra sprzed bramki Jagiellonii Białystok. Węglarz krótko do Cyru. Bogdan nie atakowany przez nikogo, ale gra od razu bezpiecznie wszerz do Iwana Runi. A Iwan za chwilę z powrotem do Bogdana. Bogdan ma z lewej strony Arsenicza i gra właśnie do Zorana. No Zoran tutaj, żeby nie narobił znowu jakiegoś bigosu. Dobrze od własnej bramki się obrócił. Wybił piłkę lewą nogą na połowę rywali. Tam walczy o nią Pulisz, ale przy nim na uwolnienie. Przed nasze pole karne piłkę wstrzelił Igor Lewczuk. Doszedł do niej Gwilia, ale sędzia wcześniej gwiznął. Mateusz Cholewiak faulował naszego zawodnika, konkretnie Bogdana Cyru. Gdzieś tam dostał po nosie chyba Bogdan od Cholewiaka. Cholewiak jeszcze przeprosił Bogdana, jeszcze obrócił się w kierunku sędziego Przybyła, że tam może nic takiego nie było, no ale tego już sędzia Przybył nie będzie rozważać dalej, bo gra się toczy. Jagiellonia z własnego pola gry. Kadlec, prawa strona boiska, powstrzymany przez Lukiniasza. Rzut wolny dla Jagiellonii Białystok. Ta druga połowa no mniej ciekawa niż pierwsze, zwłaszcza 20 minut przed przerwą, kiedy Jagiellonia dominowała. Teraz próbujemy też coś zdziałać, pole karne. Makuszewski do Pulicza, ale to nie dochodzi. Wieteska, może będzie jeszcze rzut rożny. Będzie aut dla Jagiellonii Białystok, bo Pulicz dobrze przeatakował Wieteskę wślizgiem. Zmusił go do zagrania takiego bezpiecznego w aut. Na prawej stronie naszego ataku. Na przedłużeniu praktycznie linii 16 metra. Zza linii bocznej Andrzej Kadlec piłkę wrzuca, ale gra do tyłu do Iwana Runie. Sędzia jeszcze prosi o powtórzenie chyba tej sytuacji, bo jakaś nieprzewidziana okoliczność zdarzyła się w polu karnym. Imas chyba zdjął łańcuszek, albo nie wiem, co on tam zrobił. W każdym razie sędzia nakazał jeszcze raz Kadlecowi wrzucić tę piłkę za linii bocznej, czy jeszcze raz do Runie. Pokazuje się Imas, ale piłka pod linię końcową do Pulicza. Zdaje się tam Pulicz. Nie, to nie Pulicz, to był Pospisil. Gramy do linii środkowej. Cyru. Oj, pomylił się teraz Bogdan. I to może być żółta kartka. I to będzie żółta kartka. Czerwona raczej nie. Własny błąd musiał faulem naprawić Bogdan Cyru. Uciekła mu piłka. Ruszył Cholewiak. No i tutaj wyciął równiutko z trawą rumuński środkowy obrońca Jagiellonii Białystok Mateusza Cholewiaka. Gdyby to się działo na połowie Jagiellonii, gdyby tam bliżej Cholewiak miał do pola karnego, to i czerwoną kartkę mógł zobaczyć Bogdan Cyru. Tak, to trzeba być skoncentrowanym calutki czas w tym meczu. 65. minuta. Doprawdy niewiele dzieje się w tym spotkaniu. Jakoś tak też nie widać zbyt dużej presji ze strony Legii Warszawa, takiego zaangażowania, żeby tutaj ten mecz koniecznie wygrać. Po tym jak Piast Gliwice przegrał w Gdańsku z Lechią 0-1.
no to tutaj punkt dla Legii to jest kolejny punkt odskoczenia od drużyny z Gliwic, a i Lech Poznań ciągle remisuje z Pogonią Szczecin 0-0, więc też ten wynik pasuje Legii. Jagiellonia z prawej strony, pola karnego, Makuszewski do Imaza, Imaz w szesnastce, zagrał pole w pole karne, Wieteska, no szkoda, że nie trafił do własnej bramki, pogratulował mu Majecki tej interwencji takiej troszkę niebezpiecznej, takiej ryzykownej troszeczkę, rzut rożny dla Jagiellonii Białystoka w tym momencie w 66 minucie, żółtą kartkę dostaje trener drużyny gości Aleksandar Vukovic. Vuko, ten jego serbski temperament, dawno już w Polsce, ale tego temperamentu się nie pozbył i bardzo dobrze, bo tacy ludzie kolorowi, weseli, tak naprawdę też są potrzebni w futbolu. Rzut rożny dla Jagiellonii Białystok, skaczemy, Iwan Runie uderza głową wysoko nad poprzeczką bramki Radosława Majeckiego. Kolejny stały fragment gry, taki jakby na zaciągniętym hamulcu ręcznym, jakiś taki, bym powiedział, no niewyraźny. Będzie kolejna zmiana w drużynie z Warszawy, zdaje się tam młody Maciej Rosołek przygotowany będzie za chwilę do tego, żeby wejść na boisko, gracz ofensywny, prawdopodobnie zmieni Cholewiaka, zobaczymy, a może Gwilię, to okaże się za niedługo, kiedy Maciej Rosołek, jeśli dobrze rozpoznałem jego sylwetkę, będzie już gotowy do wejścia na plac gry. Na razie rywale wznawiają to rzutem, wybiciem piłki sprzed własnej bramki. Straciliśmy tę piłkę, ale odzyskaliśmy znowu. Taras Romańczuk do Pulicza, Pulicz do Pospisila. Ten piękną piętką zagrał do Makuszewskiego. Makuszewski, aj, przegrał pojedynek z Lewczukiem. Jakież to było kapitalne zagranie Pospisila z takim krzyżakiem za własnej jednej nogi zagrał drugą. Jagiellonia w ataku dalej. Podniósł się Makuszewski. Imaz uderza, zablokowany, źle. I okazja do kontry dla Legii. Gwilia zagrał jednak bardzo szerz do Lukiniasza. Czterech legionistów przeciwko sześciu Jagiellończykom. Lukiniasz z lewej strony pola karnego. I ja odebraliśmy mu piłkę. Też Brazylijczyk dzisiaj nie imponuje formą. Abyśmy tylko sami sobie biedy nie narobili zaraz taką gierką. Ty do mnie, ja do ciebie. No, oj, to ryzykowne było, ale wyszliśmy z tego. Z przedwłasnego pola karnego. W prawej stronę do Imaza. Imaz do Makuszewskiego. Makuszewski ma z przodu i Pulicza i Imaza. Do Imaza podanie. Imaz, pole karne. Imaz. Przewrócony. Sędzia pokazuje, gramy dalej. Rzutu karnego nie ma. Być może jeszcze będzie jakaś wideoweryfikacja, ale Jagiellonia cały czas atakuje rywali na ich połowie. Rzut wolny dla Jagiellonii na połowie połowy warszawskiej Legii. Ten rzut wolny wywalczył, jeśli dobrze widziałem, Taras Romańczuk. No ciekawe, czy będzie powrót do tamtej sytuacji, w której nasi domagali się rzutu karnego. Ani Cholewiak, ani Gwilia, tylko Lukiniasz schodzi z boiska w 68 minucie meczu. A w jego miejsce na placu gry pojawi się Maciej Rosołek, gracz ofensywny, młody chłopak z Warszawy. Już na boisku, już pobiegł, żeby przeszkadzać naszym zawodnikom. Gracz oznaczony numerem 39. A Maciej Makuszewski, nie, to Martin Pospisil będzie wbijać piłkę z rzutu wolnego. To środek połowy warszawskiej Legii, po lewej ręce Majeckiego. Dochodząca piłka, może jakaś główka. Groźnie, padamy znowu w polu karnym. Znowu legioniści wybijają, znowu to przejmujemy. Teraz taki moment, kiedy Jagiellonia zamyka Legię przed jej polem karnym, ale Bida spokojnie zagrał z linii środkowej do własnego bramkarza. Damian Węglarz, no kompletnie dzisiaj bez zajęcia, wyszedł daleko za własne pole karne, czeka, trzyma tę piłkę pod butem, turlał ją w prawą stronę, teraz podeszłą do Iwana Runie, Iwan do Martina Pospisila, Martin Pospisil znowu na własną połowę do Iwana Runie, ten do Bogdana Cyru, Cyru ma Arsenicza, ale wybrał znowu w prawą stronę Iwana Runie, jakby trochę nie miał zaufania Rumun do Chorwata, chociaż Iwan też Chorwat. Rywale znowu nas próbują atakować, ale niezbyt śmiało na naszej połowie, więc gramy od lewej do prawej. Wymieniamy te setki podań tak naprawdę. Bardzo mocno cofną się teraz do rozegrania Jesus Simas do Bartka Bidy. Trochę ta piłka mu uciekła, ale podał jeszcze znowu do tyłu do Jesusa. Ten do środka do Tarasa Romańczuka. Teraz do Pospisila. Pospisil ładnie napędził akcję z prawej strony do Kadleca. Kadlec w pole karne. Za mocne to podanie. Stolarski za szesnastkę. Przejmiemy to. Arsenicz z lewej strony do linii końcowej. Jest zagranie, aj, nie ma komu uderzyć. Są rywale, jest Imas głową, ale nie miał z czego uderzyć. Chciał tę piłkę skierować w lewy róg bramki Legii Warszawa, ale za niski, troszeczkę za wysoka ta piłka dla Imaza, też przypadkowa. Tam właściwie z takiego przypadku, z chaosu ta jego sytuacja się stworzyła i Imas za niski, piłka za wysoka. Nie miał jak tego skontrolować, nie miał jak tego posłać tam, gdzie chciał. Po prostu przyłożył głowę, wyszło 3, 4, 5 może metrów
obok lewego słupka bramki Legii Warszawa. No te ostatnie minuty, 5, może troszkę więcej, może troszkę mniej, to taka zaznaczająca się jakby przewaga drużyny z Białegostoku. Jesteśmy często w okolicach pola karnego Legii. Legia tak naprawdę stwarza wrażenie drużyny zadowolonej z wyniku. Teraz Majecki oddaje nam piłkę za darmo, wybijając z własnego pola karnego daleko w aut, daleko wręcz w trybuny, na środku boiska, po naszej prawej stronie Andrzej Kadlec. Do Imaza, bardzo aktywny Jesus po wejściu na boisko, próbuje pomagać kolegom w rozegraniu, do Pospisila. No tutaj Martin troszeczkę poryzykował, ale wyszedł spod presji, sfaulowali go rywale, szybko zaczęliśmy i Imazowi piłka niestety uciekła, źle, błąd techniczny, przyjęcie, szkoda. I Legioniści z kolei w ataku i Cholewiak rusza, groźnie będzie z lewej strony pola karnego Mateusz Cholewiak, strzał obok bramki, czy będzie rzut rożny, czy będzie aut bramkowy, co pokaże nasz pan sędzia. Iwan Runie, bo tutaj teraz Damian Węglarz dziękuję Iwanowi za to, że zablokował tę sytuację, ale proszę, jak to z błędu technicznego na połowie rywali Imaza szybciutko Legioniści przeprowadzili kontratak i ten Mateusz Cholewiak, który nie jest tak naprawdę takim typowym napastnikiem, to raczej skrzydłowy, szybko nogi, dobrze prowadzący piłkę, też tą lewą nogą potrafi groźnie uderzyć. Skończyło się rzutem rożnym dla Legii, chcieli nas skontrować, szczęśliwie tylko rzutem rożnym się skończyło. Za chwilę skończy się 71. minuta gry, Damian Węglarz ma piłkę w rękach, ale nie ma komu jej rzucić, nie ma zupełnie naszych zawodników z przodu, tylko Bartosz Bida na połowie rywali, a cała reszta wolniutko, Legia ma mnóstwo czasu, żeby wrócić do własnych szeregów obronnych. A my delikatnie do przodu i do boku, Martin Pospisil, w lewą stronę do Arsenicza, Arsenicz przed pole karne do Cyru, Bogdan do Iwana Runie, a Iwan do Andrzeja Kadleca. Kadlec drybluje niepotrzebnie, stracił piłkę, znowu kolejny prosty błąd i zamiast do przodu gramy do tyłu, musimy wracać, bo Gwilia napędza atak rywali w lewą stronę właśnie do Cholewiaka. Rosołek teraz w roli napastnika, a Cholewiak na swojej tej optymalnej, zdaje się, pozycji lewoskrzydłowego. Rozgrywają z Antoliczem, ten zmierza do środkowej strefy, do pola karnego, ale szczęśliwie Iwan Runie to wybija. Teraz Jagiellonia cofnięta, Legia nas znowu zamyka przed naszym polem karnym. Stolarski. Piłka odbita na głowę Arsenicza. Arsenicz niechcący do Slisza. Slisz też niechcący w aut, ale dla nas to akurat dobra sytuacja, więc nie będziemy się irytować tym, że Sliszowi piłka uciekła. Aut na połowie Jagiellonii dla naszego zespołu po lewej stronie pola karnego. Arsenicz na pierś, na nogę do Bidy. Bidzie piłka troszkę odskoczyła, ale uciekł Stolarskiemu. Łapie go też Wszołek. Faul. Dobrze Bartek tutaj się zachował. Dwóch rywali minął. Już teraz później szukał tylko tego rzutu wolnego. No i go znalazł. Ale Jagiellonia znowu gra w szerz boiska. Znowu pod własne pole karne. Cyru. Pospisil. Ma między dwóch rywali wejść. Między trzech już teraz idzie. No i cóż. Nacisnęli go. Wymuszone podanie chaotyczne do przodu do Wieteski. Wieteska do własnego bramkarza. A Majecki co zrobił? Majecki zagrał piłkę na środek. Tutaj Iwan Runie faulowany przez do spółki Rosołka z Cholewiakiem. Nie przepraszają naszego zawodnika. Gracze warszawskiej Legii. Mamy kolejny rzut wolny. Ten czas ucieka jakoś tak niemiłosiernie szybko i będzie jeszcze jedna zmiana. Andre Martin jeszcze wejdzie na boisko. Portugalczyk zagrającego z numerem 7. W drużynie warszawskiej Legii za Domagoja Antolicza, a więc powiedziałbym też taka zmiana, no bardziej z gatunku ofensywnych. Andre Martins, gracz też podobnie jak Lukiniasz, którego już nie ma na boisku, dobrze przygotowany do gry, wyszkolony technicznie, a Antolicz schodzi z boiska przez tę strefę zmian na środku. Jagiellonia czeka ze wznowieniem rzutu gry, z rzutu wolnego. Martins z numerem 24 już biegnie, pogratulował Antoliczowi trener Legii Aleksander Wukowicz, no a Martin Pospisil z Jagiellonii Białystok czeka na wznowienie gry. Sędzia Jarosław Przybył gwizdże, w sześć boiska zagra do Cyru, czy do tyłu zagrał na własną połowę Martin Pospisil, Iwan do Bogdana Cyru, Bogdan na środku przez linię środkową do Arsenicza. Niestety Arsenicz oddaje piłkę do Stolarskiego i ruszają Legioniści. Rosołek za plecy Cholewiaka, kapitalnie ustawił się tutaj Andrzej Kadlec, przeciął to podanie, bo Cholewiak byłby w sytuacji sam na sam. Jagiellonia na własnej połowie, Kadlec, Pospisil do środka do Romańczuka, teraz Romańczuk w szerz boiska do Zorana Arsenicza. Już blisko połowy
ale znowu wracamy na własną, za sprawą Zorana Arsenicia, ten do Bogdana Cyru. Bogdan biegnie w sześć, podał do środka do Pospisila, cała Legia wycofana na własną połowę, jest podanie znowu do Pospisila, do przodu rwie teraz Czech, podał w lewą stronę do Arsenicia, Arsenicz wypychany przez Szołka, przed pole karne, dobre podanie do Imaza, Imaz jeszcze kiwnął w prawą stronę do Makuszewskiego, ten do Imaza, ostry kąt, Imaz zablokowany, piłka odbita w aut, dobrze to wyglądało kombinacyjnie ze strony Białostoczan. Imaz aktywny, Imaz chce strzelić bramkę, być może dając to zwycięstwo Jagiellonii Białystok. Jeszcze 15 minut podstawowego czasu gry plus to, co sędzia doliczy, czyli pewnie z 18 do końca meczu. 0-0 na stadionie przysłonecznej w Białymstoku w meczu Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa. Znowu niepotrzebna strata naszych zawodników i znowu czterech legionistów rusza, ale teraz Romańczyk powstrzymał Cholewiaka. Nie będzie żółtej kartki, mam nadzieję, dla Tarasa. Jest tylko rzut wolny, no więc nie przejmujemy się tym zagraniem naszego kapitana. 3636 osób. Dramatycznie słaba frekwencja. 76. minuta gry w Białymstoku, Jagiellonia Legia Warszawa 0-0 w Poznaniu. Też Lech nie może sobie poradzić, choć jest wybitnym faworytem w meczu z Pogonią Szczecin. Lech, Pogoń też 0-0, wcześniej Lechia Piast 1-0, jutro Śląsk kontra Krakowia. Aut dla Jagiellonii po kolejnym nieudanym zagraniu przeciwników. No i Jagiellończycy będą grę wznawiać z własnego... z własnej połowy. Piłka zagrana na połowę rywali. Bartosz Bida niestety nie wygrał pojedynku główkowego, ale Pulić zabrał piłkę Wietesce. Rywale wybili, a my znowu, ale Pospisilowi znowu piłka ucieka. Wróciła do niego. I dawaj Martin do przodu, do lewej strony, do Pulicza. No Pulić nie jest niestety szybko biegaczem, więc nie udało się. Trudno. Być może po tym aucie będzie, ale nic z tego nie będzie, bo gra do tyłu nasz Zoran Arsenić. Na własną połowę do Bogdana Cyru. A Bogdan do Pospisila, w lewą stronę. Martin do Zorana. Zoran już z lewej strony pola karnego. Przed szesnastkę do Romańczuka. Romańczuk w pole karne, zabrakło centymetrów Jesusowi i Mazowi, bo ta piłka zagrana też półgórnie. Szkoda, że teraz nie poszukał podania tą swoją lewą nogą z taką rotacją wsteczną, bym powiedział, właśnie do wbiegającego na piąty, szósty metr Jesusa i Maza. Gdyby to szło po ziemi, być może po murawie, po trawie oczywiście, być może Imaz by do tego doszedł, ale znowu nie będziemy tego roztrząsać. Za chwilę skończy się 77. minuta spotkania. Rozpocznie się 78. Jagiellonia Legia 0-0. Czyżby znowu bez goli w Białymstoku w meczu tych drużyn. Sześć ostatnich spotkań w Białymstoku, trzy remisy 0-0, jeden remis 1-1 i dwa skromne, ale jakżeż ważne, wesołe dla nas zwycięstwa po 1-0 Jagiellonii Białystok. Legioniści ostatnio, kiedy przyjeżdżają do Białegostoku, są najczęściej niezainteresowani tym, żeby tutaj stwarzać jakąś wielką presję, żeby walczyć z całą taką determinacją o trzy punkty. Dla nich ten remis w Białymstoku będzie dobrym wynikiem. Piast przegrał, Lech remisuje z Pogonią Szczecin, więc to mistrzostwo Legii, to, że będzie, to jest już niemal pewne, choć oczywiście różne dziwy się zdarzają w przyrodzie, ale legioniści, no cóż, nie pokazują dzisiaj dobrego futbolu. A teraz przerwana akcja Jagiellonii. Kibice znowu się zdenerwowali, bo sędzia asystent Korzek, że w walce o pozycję przed dojściem do piłki Maciej Makuszewski nieprzepisowo potraktował Michała Karbownika. No i Jagiellończycy mają kolejną straconą szansę, żeby dobiec do pola karnego, żeby oddać strzał przynajmniej, żeby zaskoczyć Jarosława Majeckiego. Niestety to się nie dzieje. Majecki wykonuje, a może tam był spalony po prostu. Chyba bardziej to był spalony. Tak jest, bo zupełnie w innym miejscu niż to zdarzenie Makuszewskiego z Karbownikiem. Radosław Majecki, bramkarz Legii Warszawa na środek naszej połowy. Tutaj Bogdan Cyru głową do przodu w kierunku Pulicia, ale jest Stolarski. Stolarski do Gwili. Gwili piłka uciekła, no ale zdążyli to dograć do prawej strony do Wszołka. Wszołek do Arsenicza. Czysto Zoran, brawo. Pokazuje Wszołek, że był trafiony w nogę. I Zoran, żeby tutaj zaraz nie okazało się, że wyhaczy czerwoną kartkę, ale sędzia stał obok. Sędzia widział, że nic nie było. Sędzia główny nie reagował, sędzia asystent nie reagował. Chyba, że teraz dopiero, no tak, teraz sędzia pokazuje, że to wejście było bardzo brzydkie i że Zoran zaraz dostanie żółtą kartkę, bo to, jeżeli to był faul,
to faktycznie na żółtą kartkę Zoran Arsenić zasłużył, chociaż sędzia podarował teraz Arseniciowi. Tutaj może nie tyle, że było atak na nogi Pawła Wszołka przez Arsenicia, natomiast to była chyba tak zwana nadmierna ostrość w grze, dlatego było to przewinienie. No niestety Zoran jakiś taki dziwny w tych meczach po przerwie pandemicznej. Jakby go nie odpuścił koronawirus, gdyby go w ogóle miał. Pewnie nie miał, bo inaczej by nie grał. No w każdym razie stworzyliśmy zupełnie z niczego sytuację warszawskiej Legii, która ma rzut wolny w 80. minucie gry około 5 metrów od lewego narożnika pola karnego Jagiellonii Białystok. Dwa maluchy w Jagiellonii w murze, Makuszewski i Bida, skupiony w bramce Węglarz, 4-5 rywali z Warszawy w naszym polu karnym. Gwilia ruszył, piłka w 16, skaczą rywale, skaczemy my, sędzia pokaże, że jest piłka od bramki Jagiellonii Białystok. Nic groźnego nie było. Nie jest dzisiaj Legia drużyną, którą chciałoby się oglądać na co dzień, czy to na żywo, czy to w telewizorze, albo też pokazywać w Europie takiego mistrza Polski. Oczywiście mistrz jest jaki jest, jaka jest liga, taki jest i mistrz, i tego się trzymajmy. No, jest na pewno Legia dzisiaj drużyną do ogrania. Zobaczymy, czy jeszcze Jagiellonii starczy czasu na to, żeby tę bramkę zdobyć, ale przede wszystkim też, żeby tej bramki nie stracić. Legia na naszym polu gry. Andre Martins, goni go Chorwat Pulić. Nie faulować, bo będzie strata. Makuszewski też podłączył. Zabraliśmy tę piłkę. Tylko co teraz zrobi Pulić z piłką? Zagrał dobrze do Bidy. Bida zatrzymał akcję na linii środkowej. Rozciągnął bardzo mądrze w prawą stronę do Makuszewskiego. A Maki znowu tę piłkę puścił w kozioł. No tak jakby trochę nie dowiedział Makuszewski, jak piłka leci. Ja nie wiem, czy on w soczewkach gra, czy może bez soczewek. No nie widziałem, żeby Makuszewski chodził w okularach. To jest taki błąd kolejny z gatunku, jak tę piłkę przyjąć. Najpierw trzeba ją przyjąć, a później myśleć, co zrobić. Maki puścił to w kozioł. Tak mu się zdarzyło też w pierwszej połowie. Po koźle piłka dynamicznie za linią boczną boiska i Legia znowu gra spokojnie. Legia wyraźnie czeka na to, żeby dograć z remisem do końcowego gwizdka, a jak się uda, to jeszcze ukłuć Jagiellonię. W tym momencie dokładnie 9 minut do zakończenia podstawowego czasu gry. 0-0 Jagiellonia ciągle remisuje z warszawską Legią. Piłka na środku naszego pola gry. Cyru na połowę rywali. Przejmuje to Slisz, goni go Pulić. Slisz po nogach naszych zawodników, ale piłka w polu karnym pod nogami Węglarza. Węglarz do Runie. Oj, to troszkę niebezpieczne. Musi to Damian teraz wystrzelić. A może i dobrze zagrał. Nogą do Romańczuka. Znowu w Dziadka zagraliśmy z Gwilią. Romańczuk do boku do Runie. Runie do Kadleca. Kadlec dawno nie był widziany z przodu. Podał do Makuszewskiego. Ten z zapleców rywali wbiega, ale Karbownik tam lepiej ustawiony. Maki też już nie ma takiej siły. A i szkoda, że nie przyjęliśmy tego podania. Rywale z akcją zaczepną. No i teraz Cholewiak będzie w sytuacji sam na sam. Chociaż nie, trochę mu piłka uciekła do lewej strony. Cholewiak. Piłka zagrana w szerz pola karnego. Nie miał chyba też siły Cholewiak, na nasze szczęście, żeby gonić pole karne. Nie miał też precyzji, żeby zagrać na drugą stronę do wolnego Pawła Wszołka, a jeszcze był Maciej Rosołek tak na odbitą piłkę przez naszych obrońców, ale na szczęście Cholewiakowi zabrakło i dynamiki, i precyzji. Skończyło się autem bramkowym Jagiellonia od własnego pola karnego. Iwan Runie w prawą stronę do Andrzeja Kadleca. Kadlec ruszył przez linię środkową, goni go Cholewiak. Piłkę zostawił Kadlec Makuszewskiemu. Makuszewski znowu na własną połowę do Runie, bo tam gęsto w strefie środkowej na połowie rywali nie było co pchać tej piłki. Runie dalekim podaniem do Bidy. Bida w polu karnym przyjął, uciekła mu piłka. Niedobrze, niedobrze. Szkoda. No takie podania trzeba przyjmować, znakomite. I znowu Cholewiak rusza lewą stroną, ale znowu piłka uciekła. W polu karnym jest Gwilia i Rosołek. Cholewiak zagra do tyłu, Cholewiak. No, czy to było zagranie, dośrodkowanie czy strzał? Nieważne, ważne, że Damian Węglarz tę piłkę wybił na rzut rożny swoją prawą dłonią. A Cholewiak chodzi, już widać, że oddycha rękawami, już w pół zgięty. Już łapie to powietrze, którego mu coraz bardziej brakuje. I zmiana w Jagiellonii Białystok. Takiej zmiany można się było spodziewać, bo już widać, że Makuszewski nie wyrabiał, też rękawami oddychał. Schodzi za linią końcową z boiska, w jego miejsce na ostatnie minuty. A w tej chwili mamy dokładnie 7 do końca. Na boisku będzie Tomasz Przykryl. Grał od początku w Krakowie z Krakowią, tam nic wielkiego nie pokazał. Dzisiaj na ławce rezerwowych może jakaś akcja indywidualna, może jakaś szybka, biegowa z podmęczonymi rywalami. Zobaczymy. Na razie bronimy się przed rzutem rożnym. Po prawej ręce Damiana Węglarza będzie piłkę wybijać, chyba to będzie Walerian Gwilia. Tę piłkę będzie dokręcał do bramki Jagiellonii Białystok, do pola karnego Jagiellonii Białystok. Raz, dwa, trzech, czterech, pięciu graczy Legii Warszawa wzywa do siebie Igora Lewczuka.
i Tarasa Romańczuka, sędzia Jarosław Przybył. Mówi chyba obu panom, żeby zagrali tam fair, żeby się nie przepychali, żeby byli grzeczni i kulturalni. Walerian Gwilia z narożnika boiska startuje, podnosi lewą dłoń, pokazuje jakiś wariant taktyczny, no i dokręca piłkę. Jest piłka na środku, wybijemy to, Pospisil na uwolnienie. Nie ma nikogo na połowie drużyny z Warszawy, oprócz bramkarza Legii Radosława Majeckiego, ale przede wszystkim oddalić to niebezpieczeństwo od własnego pola karnego. To się udało. Oddaliśmy też piłkę za darmo legionistom. Teraz Stolarski oddaje ją nam w pole karne drużyny z Białegostoku. Tutaj, żeby nie popełnić błędu, Damian Węglarz puścił w kozioł, skoczyła mu nad głową, nie dotykał jej, aut bramkowy dla Jagiellonii Białystok. I krótko rozegrana piłka w polu karnym z Bogdanem Cyru. Bogdan do Pospisila. Pospisil ma dużo miejsca. Przez środek zagrał mądrą piłkę do Bidy. Bida do tyłu do Arsenicia. Arsenic z pierwszej do Pospisila. No ten na plecach Rosołka. Ale Rosołek odpuścił Pospisilowi, więc zagrał spokojnie Martin do Bogdana Cyru. Ten do Iwana Runie. Iwan z powrotem do Rumuna. Rumun do Czecha Martina Pospisila. Ten na linii środkowej. Biegnie w kierunku pola karnego, ale ciasno. Piłka do przykryla. Dobra interwencja Igora Lewczuka. Wślizgiem piłka wybita z pola karnego na aut, więc Jagiellończycy będą rozpoczynać grę rzutem z autu. Za linii bocznej, rzecz jasna, na wysokości pola karnego drużyny z Warszawy po prawej ręce Radosława Majeckiego. Tylko Damian Węglarz na naszej połowie. Pozostałe dwie drużyny niemal w komplecie. Właśnie bez naszego bramkarza na połowie warszawskiej Legii. Legia praktycznie całą drużyną we własnym polu karnym poza Rosołkiem. Arsenic na Pulicia. Wybijają to jednak rywale do Rosołka. Rosołek pozbawiony piłki przez Bogdana Cyru. Jeszcze faulowany nasz obrońca. Ale Zoran Arsenic. Myślałem, że będzie out, ale to Wszołek faulował Arsenicia. Arsenic sfaulowany, Wszołek chodzi, macha rękoma, no wbieg w naszego zawodnika, przewrócił go, więc takiego strasznego nic się nie wydarzyło. Jagiellonia Legia 0-0, Lech kontra Pogoń też 0-0. I rzut wolny dla Jagi, piłka będzie dochodząca ze środka połowy warszawskiej Legii, prawie z sektora trenera Aleksandra Bukowicza. Na dalszy słupek, daleko, Majecki wychodzi, łapie spokojnie tę piłkę, przez nikogo nie atakowany. I teraz akcja Legii rozpoczyna się od Waleriana Gwili. Przerwał to Taras Romańczuk, ale będzie out na połowie warszawskiej Legii dla zespołu ze stolicy. Jest dokładnie 4 minuty gry do zakończenia podstawowego czasu w tym spotkaniu. Druga połowa bez strzałów celnych tak naprawdę, bez setki z jednej czy z drugiej strony. No były tam okazje, troszkę zabrakło precyzji w rozegraniach naszych zawodników. Być może Imas by tam coś ustrzelił, albo Makuszewski, ale to się nie udało. Jagiellonia próbuje dalej. Jagiellonia prawą stroną. Dobra wymiana podań Romańczuka z Przykrylem. Przykryl, ale Karbownik, mimo że gra długo, bardzo długo, nie odstaje. Siatkę założył mu nasz zawodnik. Aj, potem zabrakło dokładnego podania. Legioniści próbują wyjść z akcją, ale Runie to przerywa. I znowu piłka do Przykryla. Przykryl dobrze drybluje. No ładnie stoi na nogach Czech. I do Pospisila. Pospisil w pole karne. Do kogo? Sam. Do linii końcowej. Do Imaza. Imaz. Nie ma strzału Imaza. Jest strzał. Zdaje się, czy Runie, czy Bidy. Przykryla głową. A chyba to był Bida. Ale strzał lekki prosto w ręce bramkarza Legii Radosława Majeckiego. Teraz walczy Zoran Arsenic z Pawłem Wszołkiem. Wszołek pokazuje znowu, że nie rozumie decyzji arbitra bocznego. Faul na Arseniciu. Jagiellonia rozpoczyna. Jagiellonia chce ten mecz wygrać. Pulić w prawą stronę do Przykryla. No to wygonił go aż pod linię końcową. Chyba będzie aut bramkowy. Nie, jednak Karbownik doszedł do tej piłki i zagrał do Slisza. 2,5 minuty do zakończenia podstawowego czasu gry. Rywale niedokładne. Kolejne podanie. Widać zmęczenie w szeregach drużyny warszawskiej Legii. Slisz, Cholewiak, coraz więcej błędów. No my też już nie mamy tego poweru, tej dynamiki, żeby tę jedną akcję jeszcze rozklepać pod polem karnym drużyny z Warszawy. Niespełna 2,5 minuty do zakończenia podstawowego czasu gry. Mecz jest, no może nie taki jak ich pasjonujący, ale jednak trzyma w napięciu, bo ten wynik 0-0 w każdej chwili może się zmienić, czy w jedną, czy w drugą stronę. Oby w jedną, mam to na myśli zwycięską bramkę Jagiellonii. Jakże by to było smacznie wygrać z Legią w jakimś takim końcowym fragmencie, albo wręcz w doliczonym czasie, powiedzielibyśmy probierz time, powiedzielibyśmy jeszcze niedawno mamrot time. No dzisiaj chcielibyśmy mieć taki petef time. Już takie namiastki tego były w Krakowie, kiedy Jagiellonia przed 3 tygodniami ponad pokonała po raz pierwszy w tych ostatnich tygodniach pasy 1-0 po golu Przemka Mystkowskiego, a też mieliśmy wyrównującą bramkę z Wisłą Płock Jakowa Pulicza na 2-2 w doliczonym czasie, więc ten petef time też tutaj występuje, ale teraz Jagiellonia zwalnia na własny pół.
mówię, półtorej minuty do zakończenia podstawowego czasu gry i nie ma takiej presji ze strony Jagiellonii. Teraz Iwan Runie ruszył dopiero przez linię środkową. Zagrał w prawą stronę niedokładnie do Karbownika zamiast do Przykryla. No i ten do Cholewiaka. Cholewiak minął dwóch naszych zawodników. I czeka z podaniem, chyba straci piłkę, oddał ją Bogdanowi Cyru. Ten do Romańczuka, ten do Pospisila. I jeszcze jedna akcja. Gonią Pospisila nasi rywale. Ten do Pulicza. Pulicz niepotrzebnie podniósł piłkę w kierunku Imaza, ale Wieteska bał się bawić przy Imazie w jakieś kombinacje i wystrzelił piłkę w aut. Rozpoczęła się ostatnia minuta podstawowego czasu gry. Tutaj więcej jak 3 minuty sędzia tego spotkania, pan Jarosław Przybył, który przybył do nas z Kluczborka, nie przedłuży więcej niż 3 minuty, to jestem tego pewny. Czy starczy nam czasu? Czy doliczony czas i akcja Jagiellonii z prawej strony pola karnego. Zablokowany dośrodkowanie Kadleca, ale jest rzut rożny dla Jagiellonii Białystok. Za chwilę dowiemy się, ile czasu pozostanie do zakończenia tego meczu, kiedy upłyną te 25 sekund, które pozostały nam do zakończenia podstawowego czasu gry. Rzut rożny dla Jagiellonii Białystok po lewej ręce Radosława Majeckiego, bramkarza warszawskiej Legii. Co z tego rzut rożnego wyjdzie? Może coś fajnego, może coś szczęśliwego. Chcielibyśmy tego bardzo. Pospisil na dalszy słupek. Skaczą rywale. Jest Romańczuk. Oj, chyba rękę sygnalizuje Taras Romańczuk. Taras Romańczuk sygnalizuje rękę w polu karnym Legii. 3 minuty doliczone, tak jak myślałem. No i zobaczymy, czy będzie Jarosław Przybył sprawdzał sytuację na wideo weryfikacji. Przypadkowa sytuacja jakaś. Nasi zawodnicy podchodzą do sędziego i mówią, że rywale wybili piłkę ręką za boisko. Ale sędzia pokazuje, gramy z rzutu rożnego. No więc zobaczymy, czy jeszcze będą to sprawdzać, czy nie. Sędzia Przybył zdecydowany. Zdecydowanym ruchem ręki pokazuje Pospisilowi, żeby zagrał jednak piłkę z narożnika boiska, a nie z 11 metra. No tam doskoczyli do naszego arbitra piłkarze Jagiellonii, ale nic z tego nie wyszło. Czas doliczony już trwa. Piłka w polu karnym. Skaczemy. Piłka w rękach Majeckiego. Strzał celny, ale strzał za słaby. Strzał w środek bramki. Tam, gdzie Radosław Majecki stał, złożył ręce, stworzył z nich koszyczek i ta piłka do tego koszyczka wpadła mu tak, jak sobie tego życzył. Potoczył piłkę do Wieteski. Kapitan Legii ruszył przez linię środkową. Ma dużo miejsca. Jeszcze biegnie bliżej pola karnego. Zagrał za plecy naszych obrońców do Wszołka, ale chyba Wszołek do tej piłki nie dojdzie. Tak jest. Aut dla Jagiellonii. Wyraźnie nie idzie legionistom w rozegraniu tych sytuacji, ale zostają na naszym polu gry, zostają na naszej połowie, żeby przy wyrzucie piłki z autu Andrzeja Kadleca zastosować pressing, żeby zmusić naszych zawodników do tego, żeby może popełnili błąd, żeby oddali tę piłkę w okolicach własnego pola karnego, a wtedy można szybciutko stworzyć coś groźnego. Zobaczymy, jak z tego wyjdziemy. No, Kadlec na razie wychodzi dobrze, wybija piłkę na środek do Przykryla. Przykryl głową za siebie. No i teraz Pulicz musi toczyć pojedynek biegowy z Lewczukiem. Lewczuk, który też nie jest dynamitem, to jednak wyprzedził w tej walce Pulicza. Pulicz ślizgiem poszedł na piłkę, wybił ją w aut i Wajło Petew ma jakieś nieporozumienie z Igorem Lewczukiem. Żółta kartka będzie dla trenera Jagiellonii Białystok za to, że nie pozwolił Lewczukowi szybko wznowić gry rzutem z autu. No i kolejna szansa na gola Jagiellonii Białystok, przynajmniej na groźną akcję Jagiellonii Białystok, zmarnowana. Ale cóż, tak wyszło. Kończy się spotkanie w Białymstoku Jagiellonia Legia. Ciągle 0-0. W Poznaniu Lech z Pogonią Szczecin też ciągle 0-0. Czy jeszcze jakąś akcję jedną przeprowadzimy? Czy jeszcze postraszymy graczy warszawskiej Legii? Na razie oni przestraszeni oddają nam piłkę. Nie spojrzałem nawet na zegarek, jak tam sytuacja wygląda z czasem doliczonym. Ile tego czasu doliczonego już upłynęło. Nasi z autu na własnej połowie. Ale Arsenicz rozkłada ręce, że nie ma komu tej piłki zagrać. Zagrał do Imaza. Imaz ładnie urwał się spod pressingu rywalowi do Pulicza. Pulicz jeszcze walczy przy piłce. Jeszcze jest przykry. No i dribbling do linii bocznej. Za linię boczną rywale czekają, żeby grę wznowić, ale nie spieszą się. Widać, Paweł Stolarski wyraźnie dostaje polecenie od Aleksandra Wukowicza, żeby nie spieszyć się ze wznowieniem gry. Teraz dopiero wrzuca piłkę daleko na naszą połowę, ale tutaj Arsenicz wygrywa z Osołkiem. Piłka z autu. Koniec meczu. I tak jak właściwie tradycji staje się zadość. Mecze Jagiellonii z Legią w Białymstoku nie są wielkimi widowiskami. Jagiellonia rozpoczęła dobrze. Miała setkę
piątej minucie Martina Pospisila. Nie udało się, potem mecz się wyrównał. W drugiej połowie Jagiellonia miała lepsze fragmenty, była bardziej aktywna, ale nie stworzyła sobie tak naprawdę żadnej groźnej sytuacji, super groźnej sytuacji, żeby pokonać Legię. Legioniści też właściwie bez zębni w tym meczu. Tak to się skończyło. Jagiellonia, Białystok, Legia, Warszawa 0-0. Jagiellonia pozostaje w tym momencie na szóstym miejscu w tabeli. I na dziś to wszystko ze stadionu przy Słonecznej. Jerzy Kułakowski, dziękuję za uwagę. W najbliższą niedzielę o 15:00 znowu jesteśmy tutaj. Jagiellonia kontra Lechia Gdańsk. Na dziś to wszystko. Raz jeszcze dziękuję serdecznie.